używała mikrofonu, chyba że stwierdzą Państwo, że nie jest potrzebny. Natomiast rozpoczniemy z mikrofonem, aby nas było dobrze słychać. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na pierwszym ze spotkań w Dzielnicach, ze spotkań z prezydentem Krzysztofem Żukiem, z którym dzisiaj będziemy rozmawiać o problemach dzielnicy Bronowice, ale nie tylko, o tym, co się wydarzyło pozytywnego, co może jakieś ze strony Państwa będą jakieś uwagi. Natomiast jest mi niezmiernie miło przywitać Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, ale także kandydatów na radnych, którzy będą startować z list Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztof Żuk. Nie ma dzisiaj wszystkich, natomiast pozwolą Państwo, że ja wszystkie nazwiska odczytam. Te osoby, które są, zaprezentują się przed Państwem. Bardzo proszę, numer 1, pani Maja Zaborowska. Numer 2, Nowak Marcin. Numer 3, Zbigniew Jurkowski. Na miejscu 4 jest pani Bolibok Elżbieta. Brawo. Miejsce 5 to Rys Maria. Miejsce 6 Wilczek Ewa i listę zamyka Żelazowski Krzysztof. Szanowni Państwo, proponuję, aby rozpoczął Pan Prezydent. Rozpocznie Pan Prezydent, a potem będzie część, w którym mikrofon oddamy Państwu. Będziemy czekać na pytania ze strony Państwa, na dialog, na dyskusję. Jeżeli możemy, jest zgoda Państwa na takie procedowanie, oddaję głos Panu Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witając Państwa bardzo serdecznie. Chciałem się odwołać do tego symbolu, w którym jesteśmy. Centrum Łabędzia jest projektem zrealizowanym przy inspiracji Rady Dzielnicy i Społeczności Bronowic. Zrealizowany przy pozyskiwaniu również środków zewnętrznych, choć umówmy się, zaangażowane były tutaj głównie środki budżetu miasta i również kredyt. Ale ta inwestycja, która była marzeniem Społeczności Bronowic, jest dzisiaj w Polsce odbierana jako taki modelowy przykład rewitalizacji. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, ale 2 lata temu Pan Prezydent Katowic przyjechał tutaj ze współpracownikami, otrzymał od nas kopię dokumentacji, bo tego typu obiekty chciał wkomponować w 2 dzielnicach, które poddawało rewitalizacji. Co świadczy, że ta inicjatywa oddolna, poparta zresztą również i długą dyskusją, jak to ma wyglądać, mobilizacją mieszkańców, którzy konsultowali ten projekt, znakomicie wkomponowała się w oblicze dzisiejszych Bronowic. Jak to zwykle bywa, patrząc na program rozwoju naszego miasta, trzeba zacząć troszkę od tych zagadnień związanych z uwarunkowaniem i rozwoju całego miasta i zejdziemy na poziom dzielnic. Chciałem tylko tak bardzo szybko odnieść się do tego początku. W 2010 roku rozpoczęliśmy dyskusję nad strategią Lublin 2020. Strategię przyjęliśmy 1,5 roku później i tę strategię, można powiedzieć, skutecznie dzisiaj realizujemy. Nie tylko chodzi tutaj o budowanie dostępności komunikacyjnej, o tworzenie infrastruktury, która jest ważna dla biznesu, ale również i dla jakości życia, w tym również infrastrukturę społeczną, czy z tą związaną z usługami dla seniorów, osób niepełnosprawnych, czy dla sfery kultury. Ale chodzi przede wszystkim o infrastrukturę, która przyciąga biznes. Tak, mamy niedaleko tutaj tą specjalną strefę ekonomiczną, mamy wyprowadzone uzbrojenie na Bursakach. Mamy w tej chwili wokół Mełgiewskiej ogromny ruch firm logistycznych i inwestorów w ramach przygotowywanego programu rewitalizacji terenów po dawnej fabryce samochodów, ale też i po tej lewej stronie Mełgiewskiej, ja mam w kierunku Zagłębia Hajdowa. To pokazuje, że ta strategia była skutecznie wdrażana i dzisiaj można powiedzieć, że z jednej strony budujemy, czy w znacznej mierze zbudowaliśmy dostępność komunikacyjną Lublina, zbudowaliśmy infrastrukturę potrzebną, żeby tutaj biznes mógł się pojawić i tworzyć miejsca pracy, ale też i efekty mrożnikowe związane ze współpracą z uczelniami, czy współpracą z firmami tu zlokalizowanymi. Ta kooperacja firm zresztą przynosi niezłe w tej chwili efekty. Z drugiej strony staraliśmy się schodzić maksymalnie stosownie do możliwości finansowych
do poziomu dzielnic czy otoczenia naszych mieszkańców. Jeśli popatrzeć na te minione dwie kadencje, to dwa problemy Państwo najczęściej podkreślacie. Po pierwsze, problem zadłużenia naszego miasta. Więc chciałem tylko przypomnieć, że kredyty, z których korzystamy, są wyłącznie środkami, które w modelu finansowania są tak zwanym wkładem własnym do pozyskiwanych środków europejskich. Czyli inaczej mówiąc, jeśli pozyskaliśmy te 3,5 miliarda środków europejskich jako 3,5 miliarda inwestycji, z tego 60%, ponad 60% środków europejskich, to ten wkład własny musiał pochodzić z kredytu, bo takich nadwyżek nie mieliśmy. Czyli chociaż tak jak to Centrum Łabędzia, jak obiekty dla kultury, czy przede wszystkim inwestycje drogowe i tabor komunikacji zbiorowej, on ma w swoim modelu finansowania 20-30% środków kredytowych. Dlaczego? Dlatego, że to, co Państwo czytacie, że te 15-20% wkładu własnego, reszta funduszy europejskie, tak naprawdę ten wkład własny znacznie się zwiększa ze względu na to, że znaczna część wydatków jest niekwalifikowalna i trzeba je brać na finansowanie z budżetu. To jest finansowanie z dwóch banków międzynarodowych na te 25 w jednym przypadku, 23 w drugim przypadku lat, w związku z powyższym bezpieczne z punktu widzenia bieżącej obsługi i o najniższym koszcie finansowym w Polsce. To jest jakby pierwsza kwestia. Bez takiego modelu finansowania nie moglibyśmy zrealizować tylu inwestycji, które są za nami. Kwestia druga to jest możliwość realizacji wielu różnych zadań i w skali całego miasta, i w skali dzielnic, i w takiej już mikroskali związanej z zaspokajaniem potrzeb osiedli. I tutaj również ten model finansowania, fundusze europejskie, środki budżetowe, czy czasami dotacje również z budżetu państwa, i wreszcie środki kredytowe dają efekt. Wyłącznie do inwestycji, jeszcze raz to podkreślam, te środki zewnętrzne były używane. Mówimy o kredytach. Czy istnieje możliwość kontynuowania dzisiaj takiego modelu finansowania? Tak. Mamy pozyskiwane jeszcze środki europejskie. Do końca tej kadencji powinniśmy otrzymać około 500 milionów dotacji europejskich. Jesteśmy na etapach właśnie końcowych z dwoma dużymi inwestycjami, które też Państwa będą interesować, między innymi zintegrowany dworzec, ten dworzec metropolitalny, czy ten, który będzie łączył różne środki transportu i będzie znakomicie nam rewitalizował przestrzeń tam wokół PKP, można powiedzieć, w kierunku dawnej cukrowni Lublin, ale tak naprawdę obejmujemy już inwestycjami ten teren przed Galą, więc wchodzimy również w bezpośrednie otoczenie państwa dzielnic. Z drugiej strony mamy szereg zadań, na które finansowania nie dostaje. Przykładem szkoła przy Werylowej, którą już rozpoczęliśmy, która jest w całości finansowana z kredytu, który otrzymaliśmy, wynegocjowaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Taki sam model finansowania będzie w przypadku szkoły na Poniekwodzie, przy Majorankowej, ponieważ innej możliwości nie ma. Na oświatę nie ma żadnych dotacji, ani w funduszach europejskich, ani w funduszach rządowych. To samo możemy powiedzieć o szeregu innych inwestycji. Musimy dzisiaj odpowiedzialnie sobie powiedzieć, jak powinna wyglądać priorytetyzacja tych zadań, które przypisujemy do środków dłużnych. Jeśli część z Państwa zadaje pytanie, dlaczego nie budujemy szkoły przy Poniekwodzie równolegle ze szkołą przy ulicy Werylowej, to właśnie z tego powodu. Tam jest zaangażowanych 70 milionów złotych, tak na okrągło wynikających z przetargu środków kredytowych i teraz zrealizowanie tego zadania powinno uruchamiać sukcesywnie zadanie na Poniekwodzie, żeby rzecz jasna nie było tutaj problemów z finansowaniem dwóch takich dużych kompleksów, bo to nie tylko szkoła, żeby też była jasna. Szkoła, przedszkole, żłobek, dom kultury na Poniekwodzie i to samo tylko też żłobka na
Berylowej. Żłobek będziemy tworzyć obok, korzystając z inwestycji, którą realizuje sąsiednia parafia. Czyli inaczej mówiąc, musimy dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd źródła finansowania na te inwestycje w infrastrukturze społeczną, które są mieszkańcom potrzebne. Dzisiaj nikt nie dyskutuje, czy budować tę szkołę, czy nie. Wszyscy mówią, tak, bo jest taka potrzeba. Czy istnieje możliwość zamknięcia gdzieś innej szkoły? Nie. Nie ma przyzwolenia społecznego. Ja mogę Państwu pokazać szkołę, gdzie macie Państwo 4 klasy w całym budynku. Ta reforma, która została wprowadzona i która nam skomplikowała niezwykle w życie, spowodowała inny model przemieszczania się dzieci między szkołami. I my dzisiaj musimy inwestować i w szkoły podstawowe, te, które są tak obłożone, jak chociażby sąsiednia szkoła na Felinie. I musimy tutaj w przyszłym roku rozpocząć inwestycje z rozbudową skrzydła jadalni i kuchni. Pierwszy etap, bo kolejny będziemy realizowali w późniejszym okresie, czy szkoła na Botaniku, a z drugiej strony musimy brać pod uwagę rozbudowę i modernizację liceów. Jeśli Państwo macie swoje dzieci w szkołach średnich, to wiecie, że dzisiaj sprawa podstawowa to są przynajmniej te 5 najlepszych naszych liceów, od jedynki zaczynając na 5 LO czy Składowskiej kończąc, wymaga tak mniej więcej 100 kilkadziesiąt milionów złotych na dziś. I tu znowu innego źródła finansowania. Myśmy w ostatnich minionych latach stanęli przed koniecznością pokonywania tych wielkich barier infrastrukturalnych. Trzeba było wydać te 3,5 miliarda, żebyśmy dzisiaj zbliżyli się do poziomu takich miast, które w tej pierwszej lidze miast funkcjonują. My zawsze odnosiliśmy się do Wrocławia, Poznania, a tak naprawdę popatrzcie Państwo jeszcze na Katowice, które leżą genialnie położone między układem autostrad. I teraz, gdybyśmy tej infrastruktury nie mieli, tych inwestycji tutaj również by nie było. Gdzie inwestorzy? Tam, gdzie ma dobrze skomunikowane miasto, gdzie ma uzbrojony grunt i gdzie ma kwalifikowaną siłę roboczą. Kwalifikowaną siłę roboczą my tu mamy. Mamy uniwersytety, które dobrze kształcą, szkoły, które dobrze uczą. Z tym takiego problemu inwestorzy tu nie mają, jak mają we Wrocławiu, w Poznaniu, nawet w Gdańsku i tak dalej. Natomiast trzeba było pokonać barierę dostępności komunikacyjnej i dostępności do infrastruktury, tego uzbrojenia, które jest najbardziej uciążliwym i można powiedzieć tym trudnym do poniesienia przez inwestora kosztem. Jest to za nami. Zrobiliśmy to. Teraz jak gdyby w szerszym zakresie czy szerszym strumieniu chcemy finansować inwestycje w dzielnice budujące tę jakość życia w rozumieniu dostępności do infrastruktury społecznej, żłobki, przedszkola, szkoły, również domy kultury, również dostępności do programu wsparcia. I to jest ten czas, w którym temu chcemy poświęcić znaczną część wydatków. Mówimy o nowym okresie programowania, gdzie te źródła finansowania się powinny pojawić i oczywiście o nowej kadencji. W tej chwili kończymy wydawać kolejne 1,5 miliarda, blisko 2 miliardy złotych, jeśli podpiszemy następne umowy. I to będzie zamknięcie tych dużych kubaturowych obiektów, zintegrowany dworzec. Około 300 milionów zakładamy, że będzie kosztował. Kosztorys będzie niedługo, to zweryfikujemy, jak w rzeczywistości ten koszt będzie wyglądał. No i teraz mamy również kilka problemów do rozwiązania. Czy ten zintegrowany dworzec jest ważny? Gdybyśmy tak się zapytali, wszyscy mówią tak, ale jak popatrzymy, że te 300 milionów złotych można rozłożyć na dzielnicę, to już zaczynamy mieć wątpliwości. No ale znowu, ten zintegrowany dworzec jest ważny z punktu widzenia morza wizerunkowego. To może najmniejsze ma znaczenie, bo to jest rewitalizacja przestrzeni, to jest to pierwsze wrażenie, które dworzec robi na przyjezdnych, również na inwestorach, ale powiedzmy, że to ma mniejsze znaczenie. A w czym jest ważniejszy? W wykonywaniu czy w budowaniu tej funkcji metropolitalnej Lublina, a tej funkcji, która sprowadza się do czego? Tu przyjeżdżają dzieci się kształcić, tu przyjeżdżają pracownicy do pracy, tu przyjeżdżają ludzie na zakupy. Trzeba ten zintegrowany układ komunikacji stworzyć taki, żeby Lublin był miastem oczywistego wyboru.
Proszę zauważyć, że jeśli dzisiaj mówimy o tym dworcu, to nie mówimy tylko o kubaturze, dworcu jako budynku. Mówimy o całym systemie organizacji komunikacji w obszarze metropolitalnym z myślą o tym, co będzie za kilkanaście, czy być może krócej, kilka lat. Czego dzisiaj najbardziej byśmy się bali z punktu widzenia inwestycji w naszym mieście? Że zabraknie nam kwalifikowanej siły roboczej. Czy tak się już dzieje? Dzieje. To sami Państwo wiecie. Jeśli są nieudane przetargi, firmy nie przystępują do tych przetargów, to między innymi dlatego, że nie ma firm podwykonawczych. Tych firm podwykonawczych nie ma, bo wyjechali pracownicy, w tym również za naszej sąsiedniej granicy, dalej do Niemiec, gdzie lepiej płacą. Zaczyna się pojawiać to, co miało miejsce niedawno we Wrocławiu. Czy jesteśmy w stanie temu skutecznie przeciwdziałać? Tak. Na krótką metę to jest przyciągnięcie tych wszystkich, którzy są w naszym regionie. Czy ktoś, kto mieszka w Radzyniu, kupi mieszkanie, będzie wynajmował mieszkanie, tu pracował? Nie. Bo barierą dla niego będzie koszt życia w mieście i pozyskanie tego mieszkania. Ale jeśli będzie mógł tanio przyjechać, te 40 km pokonać, korzystając z zintegrowanej komunikacji kolejowej, autobusowej czy autobusowo-busowej, to on to zrobi. Koszt przejazdu samochodem będzie dla niego zawsze dużo droższy. Więc musimy myśleć dzisiaj o tym, żeby w ciągu tych najbliższych 2-3 lat stworzyć taką alternatywę dla tej podaży siły roboczej, którą mamy już dziś. W dłuższym okresie czasu będzie to wymagało kształcenia lepszych kadr, ale to też związane jest z przyciąganiem młodych ludzi tutaj do Lublina. W zespołach szkół zawodowych, w technikach ponad 60% to jest młodzież z regionu. Czyli inaczej mówiąc, wygrywamy ze szkołami położonymi w regionie, w innych miastach, wygrywamy jakością kształcenia, przede wszystkim ofertą pracy, jak się skończy tę szkołę. W liceach to jest około 50%, więc tu również przyciągamy tą jakością kształcenia i pewną atrakcyjnością miasta dla tych młodych ludzi. Oni tu zostają i my robimy wszystko, żeby wybierając studia, też tu zostali. Bo to jest nasze być lub nie być w perspektywie tych najbliższych kilku czy kilkunastu lat. Nie potrafimy jeszcze powiedzieć, czy ta inicjatywa, z którą wyszliśmy w ubiegłym roku, w stypendium dla studentów, którzy zostają tutaj w Lublinie, będzie skuteczna. Ale na razie tak. 70% młodych ludzi zostało tutaj, a tylko około 30, mniej nawet niż 30 wyjechało za granicę, bądź do innych miast. Więc jeśli to się będzie powtarzało rok po roku, to możemy powiedzieć, postrzegamy to, co dla Wrocławia jest dzisiaj wielkim problemem. Przepraszam, że o tym mówię, ale staram się pokazać Państwu cały czas tą perspektywę długookresową i krótkookresową w odniesieniu do naszego miasta i z drugiej strony te inwestycje duże, które warunkują rozwój miasta i te inwestycje małe, które warunkują jakość życia w naszych dzielnicach i teraz do tych dzielnic chciałbym przejść. Mamy szczegółowy program remontów dróg. Mamy szczegółowy plan budowy dróg. To są stosy dokumentów opisywane kwotą astronomiczną i sukcesywnie stamtąd pobieramy to, co można powiedzieć zdaniem Zarządu Dróg i Mostów i radnych jest najważniejsze do finansowania z budżetu, krok po kroku to robimy. Czy jesteśmy w stanie przyspieszyć? Nie, bo nie mamy tu na to funduszy europejskich, nie mamy dotacji rządowych, musimy przeznaczać te środki wyłącznie z budżetu własnego i z kredytu. Jeśli Państwa ulica, mówimy o Pogodnej, ale można powiedzieć o Puchacza, o Sokola, zakwalifikowane są do remontu z budową całej infrastruktury, mówimy o chodniku, tam gdzie się da, ścieżka rowerowa, to znowuż mamy tutaj kilkadziesiąt milionów złotych do wydania wprost budżetu. Dzielnic mamy 27. Pomnóżcie Państwo teraz mniej więcej taką skalę wydatków, tak średnio rzecz biorąc, jest to zadanie, które musi być rozpisane w latach. I teraz dla nas jest istotne i ważne, żebyśmy wspólnie konsultując te wydatki mogli powiedzieć, to jest ważniejsze od czegoś innego i przyjąć, że tak, finansujemy oświatę poza dyskusją, wszyscy tego chcemy. My również jesteśmy tutaj zmobilizowani,
żłobek przy Zelworowicza jest tego dobrym przykładem i my takie żłobki będziemy w najbliższym czasie budować przynajmniej w 3, jeśli nie w 4 dzielnicach. To samo możemy powiedzieć o przedszkolach. Ale gdyby zejść na te dolegliwości dnia codziennego, drogi chodniki, i to jest taka niekończąca się opowieść ze względu na zaległości kilkudziesięcioletnie. Tak się stało, że trafiliśmy w tych naszych dwóch kadencjach na największe wydatki, które już trzeba było ponieść. Z ciekawością przysłuchiwałem się rozmowie jednego z radnych klubu opozycyjnego, który krytykując, że nie naprawiliśmy wszystkie mosty i wiadukty, głosował przeciwko każdemu budżetowi. Każdemu. Akurat w jego przypadku zawsze głosował przeciwko budżetowi, czyli głosował przeciwko inwestycji. I teraz, jeśli my naprawiliśmy wszystko już prawie poza tymi 3 czy 4 mostami i wiaduktami, które są sprawą pilną, mówimy o w tym toku komunikacyjnym, decydującym o komunikacji zbiorowej, no to znowuż było to wynikiem takiej determinacji, że krok po kroku, zarówno na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, i w dzielnicach, rozwiązujemy ten problem zdekapitalizowanej infrastruktury. Stąd mając rady dzielnic, mając aktywne środowiska w dzielnicach, chcemy i weryfikujemy co roku te priorytety. Rada dzielnicy już nam do przyszłorocznego budżetu zgłosiła kilkanaście zadań. One są w części realizowane, jak Buchacza. Pierwszy etap to są te miejsca parkingowe na samym początku i wchodzimy już w inwestycje na całości pogodnej. Czy też Kierlejowska, która się zaczęła i też wymaga kontynuowania. Tych łączonych zadań będzie tutaj, będzie tu w czasie sporo. Natomiast ważniejszą kwestią oprócz tego jest również likwidowanie barier architektonicznych dla osób starszych, niepełnosprawnych, jest tworzenie przyjaznej infrastruktury, tej zielonej powiedzielibyśmy, czyli te skwery, które również tutaj są i tak dalej, i tak dalej. I o tym myślę spróbujemy porozmawiać. Staram się Państwu pokazać ten kontekst, ani nikogo nie krytykując, ani z nikim nie polemizując. Po prostu pokazując, że realizujemy skutecznie przez 2 kadencje dobrą strategię dla rozwoju naszego miasta. I jeśli spotykamy się gdzieś na ulicach, czy podczas koncertów, czy podczas spacerów, to na przestrzeni ostatnich lat pojawia się coś, co wcześniej nie występowało. Duma z miasta. I to jest powód do największej satysfakcji, jaką może mieć osoba, która w jakiejś mierze reprezentując Państwa, organizuje czy wdraża te projekty i życia znalazłowej realizację budżetu. O sprawach miasta, sprawach dzielnicy, sprawach Państwa interesujących porozmawiajmy i do Państwa oddaję ten mikrofon. Szanowni Państwo, i to jest właśnie ten moment, kiedy ten mikrofon możemy oddać Państwu. Czekamy na pytania. Czekamy na pytania do Pana Prezydenta. Już bardzo proszę, będzie nam tutaj młody człowiek pomagał, więc każdy będzie miał szansę zadać pytanie, my będziemy tutaj bacznie obserwować. Bardzo proszę. Znaczy, mi się wydaje, że chyba bez mikrofonu będzie bardzo dobrze. Panie Prezydencie, ja jestem, powiem tak, chcę przedstawić Lech Mirosław. Jestem mieszkańcem tutaj osiedla Pogodna. Jestem bezpartyjny. Przyszedłem na spotkanie, bo jestem ciekawy w zasadzie Pana wypowiedzi i tak dalej. Także tutaj dużo się dowiedziałem, powiedzmy. Nie chcę Pana rozliczać, bo to nie tędy droga. Nie będę mówił, o, że się coś tam, jakiś murek wali, nie tędy. To bardzo dobrze Pan powiedział w skrócie, ale są dwie rzeczy. Jako mieszkańca tego osiedla interesuje mnie ulica Pogodna. Pan powiedział, że jest w realizacji. No, coś się faktycznie zrobiło. Są te parkingi od ulicy tutaj Lotniczej Flagego, Laśkiewicza Lotniczej. Na pewno w jakiś sposób to rozwiązało, ale ta realizacja dla mnie jest ciekawa, kiedy ona nastąpi, bo jak wiemy, jest to droga, może inaczej ulica strategiczna. Mamy tego w tym momencie jakby
przesłanki, bo jest zamknięte skrzyżowanie, powiedzmy, Męczenników Majdanka, z ulicy Sławicka, no, ta dawna bohaterów Ormo, która Pirackiego, bo nie wszyscy wiedzą, ale niech tam będzie. I tu już mamy bardzo duże natężenie ruchu. Jest to bardzo duże, powiedzmy, utrudnienie. Ja jestem też kierowcą, wiem, co to znaczy. I chciałbym uzyskać, bo ja wiem, że jako prezydent nie sam pan decyduje, ale też ma pan, że tak powiem, dużo do powiedzenia. I chciałbym konkretnie uzyskać informacji, kiedy ruszy przebudowa Pogody, bo parkingi są pierwszą częścią, bardzo dobrze, ale to jeszcze jest mało. Druga rzecz już nie dotyczy naszego osiedla. Uniknął pan tego, nie wiem dlaczego. Górki Ciechowskie. Proszę pana, pan jest... Pan jest prezydentem miasta. Dwie kadencje. Górki Ciechowskie się ciągną już od niepamiętnych czasów. Pytanie moje brzmi, komu, dlaczego zależy na tym, żeby tego nie uruchomić? Firma Eko, nie Eko, inne firmy po drodze chciały partycypować w kosztach. Są były plany, jakieś tam 40%, jakieś 60%. Opieramy się na mieszkańcach Czechowa. Oczywiście szanuję wszystkich mieszkańców, bo ja też już mam 63 lata. Wypowiadają się osoby, powiedzmy, bardzo wiekowe, które idą z pieskami i oni mówią, że my nie pozwolimy, nie dajemy górek pod zabudowy i tak dalej. Na pewno jest to teren bardzo, w jakiś sposób dla każdego, lukratywny, tak to odpowiem, ale dlaczego się nic nie robi? Bo już to jest za długo. Proszę pana, dwie kadencje, na pewno by czas było podjąć jakąś decyzję, żeby wreszcie ten problem rozwiązać. To jest niezwiązane, tu jak pan zaznaczył, że niezwiązane z naszym osiedlem, ale bardzo istotne dla naszego Lublina. Dlatego, że jest to teren, który możemy zagospodarować w sposób rekreacyjny, budowlany, w jakiś tam sposób, może nie przemysłowy, ale usługowy. I na pewno to, co pan prezydent powiedział, ludzie by mieli pracę, aczkolwiek rozumiem, że nie ma tych fachowców, ale dużo by mieszkańcom pomogło. I przepraszam, że ad hoc wyrwałem z tak zwanej, to by trzecia moja, że tak powiem, postrzeżenie, wyrwałem z kuriera piątkowego. Nie wiem, na ile jest, powiedzmy, wiarygodny czy nie, ale tu pan Jakubowski gdzieś widziałem był, w każdym razie. Jest, tak, z tyłu. Jest tak zwany spór o sygnaturę. Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności wygrał w sądzie z prezydentem Żukiem. I teraz przeczytam szybciutko. Dobrze. Ale nie. No po... Ale nie, chwileczkę, proszę nie przeszkadzać, spotkanie z prezydentem. Ale co o dzielnicy? Ale nie, proszę państwa, nie rozumiemy się. Jest... Bo pan będzie mówił o schodkach, że się łamią, a to nie, o schodki nie chodzi. Ja powiedziałem trzy konkretne decyzje. Przepraszam. Ale ja mogę panu już na to odpowiedzieć, pytanie trzecie. Zaraz pan odpowie. Wie pan, chodzi o 600 tysięcy. Dlaczego tak się stało, tak? Tak. Zaraz pan odpowie. Znaczy, dlaczego i komu? No i tyle, dziękuję. Kwestia pierwsza, jeśli chodzi o Pogodną, jest ta inwestycja zaplanowana na rok przyszły. Do budżetu jest wniosek złożony Zarządu Drogi Mostów i będziemy tę inwestycję realizować. Pozyskaliśmy tak zwaną decyzję zwidowską, czyli pozyskane są grunty, jest możliwość w każdej chwili realizacji tej inwestycji, bo jak państwo wiecie, ta modernizacja, która będzie kosztowała nas kilkanaście milionów złotych, uwzględnia również nieco poszerzenie tego pasa i w związku z powyższym zryt był potrzebny. My mamy świadomość wagi ulicy Pogodnej, zresztą dyskutowaliśmy
wielokrotnie z panem radnym Marcinem Nowakiem, który formalnie zgłosił tę inwestycję do budżetu, ale też pamiętaliśmy o tym, że to skrzyżowanie przy Soli Sławickiej, które jeszcze miesiąc będzie nas męczyło, a wcześniej przy Lotniczej, też wymagało, żeby nie wszystko naraz realizować. I stąd to, co było tam do szybkiego zrobienia, co nie ograniczałoby drożności ulicy, zostało zrobione, a w przyszłym roku w budżecie to będzie. Górki Czechowskie. To nie jest taka prosta sprawa, dlatego że Górki Czechowskie cały czas są własnością prywatną, odkąd Eco Investment kupiło od Agencji Mienia Wojskowego. Gdyby pan prezydent Pruszkowski kupił te górki, miasto miałoby możliwość decydowania o przyszłości. A tak, praktycznie ma pan tylko instrumenty planistyczne, plan, który dzisiaj obowiązuje i studium, które staramy się dopracować. Dwukrotnie ono było wyłożone i mogę powiedzieć tylko tyle, żeby jakiekolwiek decyzje w sprawie Górek Czechowskich podjąć, potrzebna jest większość w Radzie. Nie było większości dotyczącej przyjęcia tego dokumentu, jaki został zaproponowany Radzie, czyli studium uwarunkowych. Ta sprawa jest w ciągłych analizach i już oczywiście nowa Rada będzie musiała po przyjęciu uwag w tym kolejnym wyłożeniu tym się zająć. Z bonusy natury jest banalny. Jeśli słyszymy tutaj wypowiedzi jednego z posłów o tym, że zapewnia transparentność i jawność w samorządach, to niech najpierw zapewni transparentność prawa, które uchwala. Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest dziurawa jak ser szwajcarski. Identyczną sprawę, którą w tej chwili miasto przegrało z Fundacją Wolności, wygrało wcześniej dokładnie o dostęp do sygnatury. Sąd jest niezawisły i tutaj jeden skład wyda tak, drugi nie. Ja powiem tak, ja się z kuriera dowiedziałem w ogóle, że tego typu sytuacja ma miejsce. Nie sądziłem, że to będzie Państwa interesować, więc nawet nie wiem, czego to odszkodowanie dotyczy. Sprawa jest, jeszcze raz podkreślam, czysto formalna, ponieważ nasi prawnicy mówią wyraźnie. Możemy działać w majestacie prawa zgodnie z prawem i prawnicy zaopiniowali, że ten tryb pozyskiwania tej informacji jest niezgodny z ustawą i tyle. I stąd ten spór przeniósł się do sądu. Nie ma tu żadnych tajemnic. Wszystkie informacje, które są w urzędzie, są jawne, natomiast zależy w jakim trybie. O ile sobie rozumiem dobrze w tej kwestii kojarzę, to tu był zastosowany tryb dostępu do informacji publicznych. Tak? W tym trybie występowaliście o to. Podejrzewam, wystąpilibyście chociażby nie w tym trybie, korzystając z potrzeb elektronicznych, byście to pewne. Ale tu no jest sztywność prawników, którzy można powiedzieć trzymają się tego prawa. Tyle w tej sprawie. Dobrze, dziękuję. Uzupełnić wypowiedź pana prezydenta, tak? Jeżeli państwo pozwolicie, ja wiem, że pan prezydent jest dzisiaj bohaterem, ale ponieważ padło bardzo ważne pytanie w kontekście ulicy Pogodnej, za co panu dziękuję, bo to jest temat, który państwa zapewne nurtuje, to chciałbym kilka słów uzupełnienia w tej materii. Proszę państwa, oczywiście jest to jedno z najważniejszych arterii Bronowic, wymagająca natychmiastowej naprawy. Niestety środki finansowe na przebudowę tej ulicy wynoszą w chwili obecnej 13 milionów złotych. To jest wielkokalibrowa inwestycja, proszę państwa. Miejmy świadomość, że aby ją zrealizować, musimy ją etapować. A więc pierwszy etap rozpoczęliśmy po staraniach Rady Dzielnicy z panem przewodniczącym Marianem Naciukiem, który jest zarządu, przewodniczącym zarządu. Udało nam się przeprowadzić taką wizję i po tej wizji wykonać wstępną inwestycję, która polega na budowie miejsc parkingowych od ulicy Lotniczej do ulicy Klawiego Laśkiewicza. Proszę państwa, to jest pierwszy etap. Ja państwu daję uroczyste słowo, że będziemy wykonywać kolejne kroki, aby tę inwestycję kompleksowo wykonać. Ale ta inwestycja w chwili obecnej wyniosła, pochłonęła kwotę 100 tysięcy złotych, 120 tysięcy złotych, 120 tysięcy, 18 milionów, widzicie państwo gigantyczną różnicę, ale kolejny rok przyniesie na pewno budowę dalszej części miejsc parkingowych. Możecie być państwo przekonani, że w ciągu najbliższych lat
ta inwestycja zostanie kompleksowo wykonana. Ale nie mogę Państwu obiecać w tym miejscu, że za rok będziecie mieli wykonaną pełną wicepogodę, bo posunąłbym się no, zbyt daleko w swoich marzeniach, planach, chęciach realizacyjnych. Jestem natomiast przekonany, że jeżeli spotkamy się w tym miejscu za rok, półtora, to będziecie Państwo mogli wspomnieć moje słowa o wykonaniu kolejnych elementów składowych tej ulicy, bo tak się z całą pewnością stanie. I tutaj daję Państwu słowo, bo zobowiązywałem się, że ulica Pogodna w tej kadencji zostanie przebudowywana. Wykonaliśmy mały krok, ale jestem przekonany, że za chwilę będziecie Państwo zadowoleni z kolejnych elementów składowych tej inwestycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Nie? Czasami nie słychać, prezydencie. Nazywam się Księżą Polska Bogmatów, jestem radną dzielnicy, ale przede wszystkim, ale prosimy chociaż, ale przede wszystkim jestem mieszkanką tego osiedla, bardzo dawno już tutaj mieszkam. 3 tygodnie temu byłam zszokowana wiadomością, że został zlikwidowany postój taksówek. Od kierowców się dowiedziałam, że wojna się toczyła w urzędzie miasta, ale oczywiście powiedzmy nie może istnieć, dlatego że mają być jakieś pasbusy i to ma przyspieszyć, powiedzmy, czy bus pasy, nie wiem jak to się nazywa, ma być szybsza jazda. No, jak może być szybsza jazda, jeżeli na takim niewielkim odcinku są 3 światła? Już tłumaczę. Druga sprawa, pamiętam, że w 1958 roku postój taksówek był przy Jubilacie. Później był przy Krańcowej, tutaj przy Targu. Ostatnio był przy tym zwanym Pikolu, w tej chwili jest zlikwidowany. Najbliższy jest przy Carrefourze, więc jeśli Carrefour mógł zadbać o swoich klientów, to dlaczego rząd miasta o naszych klientów? Miasto, to znaczy dzielnica się rozrasta, a to inne. No po prostu to jest jakaś niedorzeczność. Także myślę, że pan prezydent przywróci ten parking, to znaczy ten postój, żeby był. Jest miejsce, tak widzę, że tam jakieś prywatne samochody stoją przed tym byłym Pikolem, więc kilka tych taksówek na pewno by się zmieściło. Sprawa nie jest zamknięta. Ona jest związana z tym, że mamy negatywną opinię policji. I stąd te analizy w ramach organizacji ruchu zmierzać mają do tego, żeby postój taksówek tam, gdzie był, nadal funkcjonował. W tej chwili po zakończeniu, bo to już praktycznie tamto skrzyżowanie jest przebudowane, wraz już z zakończeniem również tego skrzyżowania przy Soli Sławickiej te kwestie będą, myślę, zakończone. Policji nie ma się co specjalnie dziwić, dlatego że oni patrzą na to nie z punktu widzenia, tak jak my, pewnej funkcjonalności rozwiązań i obsługi mieszkańców, tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. I oni mają, po pierwsze, przepisy wszystkich nas obowiązujące, ale takie wyostrzone patrzenie na te przepisy i po drugie, oczywiście też sygnały z różnych interwencji mieszkańców, a bardziej tutaj już patroli, które pokazują, gdzie jest bezpiecznie, gdzie niebezpiecznie. Na przykład nie ma zgody policji na buspasy w Alejach Pazdrowickich. A my nadal z policją rozmawiamy, żeby wyrazili zgody, bo to jest sprawa dla nas fundamentalnie ważna z punktu widzenia sprawności obsługi komunikacyjnej. Chcemy uprzywilejowywać komunikację zbiorową. Więc tutaj ta sytuacja też taka jest z panem dyrektorem Zarządu Wielkich Mostów. Już rozmawiałem 2 tygodnie temu po spotkaniu z przedstawicielami korporacji taksówkarskich. Rozmawiałem o całym mieście, wpływają od nich do nas postulaty i propozycje. To jest nie tylko tutaj, tak samo po modernizacji deptaka chcemy, żeby tam taksówki wróciły. Po modernizacji Placu Litewskiego daliśmy im Kapucyńską, rozmawiamy w tej chwili o przekazaniu Zielonej i tak dalej, i tak dalej. Ta współpraca z stowarzyszeniem zrzeszającym korporacje ma wymiar taki, można powiedzieć, ogólnomiejski. Tutaj chcemy, żeby ten postój taksówek wrócił. Nazywam się Alfreda Kozar, mieszkam przy ulicy Męczenników Majdanka 38. Panie prezydencie, wszystkie sprawy są ważne, wszystkich mieszkańców ważne, ale dla nas, mieszkańców ulicy Męczenników Majdanka blok 38 i blok 36, to jest najważniejsza likwidacja murku, który służy tylko i wyłącznie pijakom. Murek, to był tak zwany murek oporowy kiedyś, gdzie woda spływająca, powiedzmy, z ulicy zatrzymywała
by zatrzymywała, powiedzmy, całą tą wodę, żeby nie płynęła do bloków. Także to jest bardzo ważne. Jeśli pan prezydent przyjechał autobusem, czy tam trajkiem, proszę przejść tędy między 38 a 36. Właśnie w tej chwili siedzą i piją. Jest to wizytówka miasta, bo wszystkie autokary, które jadą na Majdanek, wszyscy ludzie to widzą. Ci, którzy przejeżdżają, każda wycieczka również to widzi. To jest coś strasznego. Te libacje odbywają się dzień w dzień, od rana do trzeciej, do drugiej. Wszędzie dzwoniliśmy. Przyjeżdża policja na sygnale. Także my prosimy o likwidację murów. Nie będziemy nigdzie dzwonić, bo już dzwoniliśmy wszędzie. A murek zlikwidować chyba tylko pomoże nam prezydent, bo więcej nikt nie może. Jutro prezydent przyjdzie, ale konkrety, proszę państwa, bo to no jak Murek, prezydent przyjedzie, pani tak, Murek rozbije. Tak. Proszę panie prezydencie, druga sprawa jeszcze. Każdy ma swój czas, oczywiście. Rada dzielnicy jest. Proszę pana czechowskie budki były ważne, moje też jest ważne. To jest całego miasta. A to chodzi o miasto, panie prezydencie, jeszcze jedna jest sprawa. Jeśli ulica jest wizytówką miasta, to blok 38-36 jest blokiem, który nie ma balkonów. Proszę przejść tamtędy i zobaczyć, tam wiszą dzień w dzień sznurki z praniem. Nie wiem, czy to w XXI wieku są rozwieszone pranie, bo ci ludzie nie mają. Czy jest jakiś program unijny, który by pomógł mieszkańcom tych bloków, żeby można było postawić balkony? Chodzi nam o program unijny. Proszę pana. Dlaczego pan takie jest, że nie da się wypowiedzieć? Proszę być bardziej kulturalny. To są nasze sprawy. Pan też ma swoje sprawy, a to są nasze sprawy dotyczące nas. Dobrze, przepraszam, pozwólmy pani dokończyć, bardzo proszę. Więc jeśli byłby taki program unijny, który mógłby pomóc mieszkańcom, bo myśmy już rozmawiali i w Radzie Dzielnicy, i rozmawialiśmy w administracji, nie mamy na to pieniędzy, bo bardzo dużo mieszkań jest właśnie miejskich, z gminy i część wykupionych. Jeśli można, bardzo byśmy prosili. Dziękuję. W tej pierwszej kwestii to wyjaśnię, jeśli chodzi o Straż Miejską i Policję, jak to wygląda z ich punktu widzenia. Nie bardzo wiem, jaką rolę ten murek pełni. Sprawdzę, bo czy jest to... Co? Ja wiem, że stolików, tylko pytanie, czy on musi tam być w rozumieniu, że się powstrzymuje, startuje, czy... Nic nie trzyma. Dobrze, to przeanalizujemy. Natomiast, jak państwo wiecie, życie nie zda się próżni. Nie będzie tego stolika, to innego. Tu bardziej chodzi o sprawne działanie też straży i policji, bo akurat policja ma tu kompetencje, ale przyjrzy się temu. Natomiast to, o czym pani mówi, ta druga kwestia, już pomijając względy estetyczne, to jest wspólnota mieszkańców i tylko wspólnota może aplikować. Akurat nie widzę w tej chwili funduszy, których można byłoby korzystać. Być może przy termomodernizacji można byłoby taki projekt zrobić, ale to musi wspólnota, nie miasto. Nawet jeśli miasto jest członkiem tej wspólnoty, to podejmuje uchwały o aplikowaniu o środki, o działaniach inwestycyjnych wraz z innymi jako wspólnotą. Więc... Ale mieszkań jest mało prywatnych, a wszystkie są właśnie gminne. Ale dlatego mówię, że to potrzebny jest wniosek, by wspólnota podjęła stosowną uchwałę, a ja pani zagwarantuję, że zarząd nieruchomości komunalnych, który nas reprezentuje, będzie głosował za. Ale wszyscy ludzie są starsi. Pojedyncze osoby, staruszki nie chcą się zgodzić na to, bo nie mają pieniędzy. Nie przeskoczymy bariery prawnej. Wspólnota ma tutaj jedyną kompetencję do występowania z takim wnioskiem o zaciąganie zobowiązań i realizację inwestycji. Zarząd nieruchomości komunalnych będzie głosował za. Tylko kwestia jest zwołania wspólnoty i przedyskutowania tej sprawy, o której pani mówi. Dziękuję.
proszę bardzo, jeszcze taki prozaiczny temat, jak mi się wydaje, dla Państwa niektórych ten murek. Oczywiście to jest temat dla radnego, Szanowni Państwo. To jest temat na interpelację zdecydowanie. Ja złożyłem już 500 interpelacji, złożę w sprawie tego murku i zacznijmy sprawdzać, czy są w ogóle możliwe kwestie konserwatorskie przy okazji tego murku i rozbiórki. Ale daję Pani słowo, że po spotkaniu umówimy się, o tym będzie Pani rozburzyć, więc będzie Pani miała interpelację w tej sprawie złożoną zgodnie z KPA 21. Otrzyma Pani informację pewną co do murku. Wszystkie zabetonowania. Ja widzę Państwa, bardzo proszę Pani, potem Pan i tutaj Pana z pierwszego rzędu. Bardzo proszę. Jak króciutko chciałabym powiedzieć tylko dotyczące sprawy tej dzielnicy. Chciałam powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, z którą wiele osób, które zamieszkują tą dzielnicę, zwracają uwagę, a mianowicie, że przy głównej ulicy Męczenników Majdanka, gdzie jeżdżą autokary do muzeum, autokary zagraniczne, przy samej ulicy został postawiony śmietnik w kompleksu budynków nowo wybudowanych, prawda, Męczenników Majdanka i Krańcowa. I proszę Państwa, to jest, wprawdzie mówią, że oni to zasłonią, ale niestety nikt nie zasłoni smrodu. Nikt przy takiej ilości ludzi, którzy wykupują tam mieszkania, prawda, nie ma możliwości, żeby często tam wypróżniano to. Więc to jest po prostu wstyd. To jest wstyd, to musi być zlikwidowane. Ja nie widziałam miasta, przepraszam, żadnego w Polsce, nie mówię o zagranicy, żeby taki śmietnik był przy głównej ulicy. To jest jedna sprawa. Będą zawsze, będzie nadmiar tych śmieci, bo ludzie różnie. Czasami dziecko, przepraszam, nie weźmie nawet kluczy, więc postawi obok. To jest jedna sprawa, zakończyłam. Chciałam jeszcze wspomnieć o takiej sprawie, dotyczącą jakby tego kompleksu, coraz więcej mieszkańców jest w tej części ze względu na ogromny budynek. To był jedyny plac, Panie Prezydencie, gdzie mogły stać ławy. Teraz nie ma takiego placu w ogóle na terenie Bronowic, gdzie by ktokolwiek te matki, nie mówię o panach, prawda, spirytualnych, tylko mówię o paniach z dziećmi czy o starszych osobach. Tu nie ma gdzie odpoczywać, nie ma ławek, bo przecież nikt nie chce, żeby ta ławka stała pod blokiem, bo to też jest skupi towarzystwo spirytualne i też zakłócając spokój. Więc chciałabym jeszcze powiedzieć o tym wydatkowaniu pieniędzy. Jak Pan wspomniał, że jest trudno, że nie ma unijnych funduszy na wydatkowanie pieniędzy na restrukturyzację placów, a jednak takie pieniądze były. I zostały w ramach restrukturyzacji placów zrobiono jakieś takie pergole murowane, ogromne, posadzono róże i klematisy, które uschły, bo te pergole stanęły w najbardziej zacienionym miejscu, gdzie są ogromne drzewa. Dokładnie to jest vis-a-vis kościoła i tam poszły ponad i spore pieniądze właśnie w ramach restrukturyzacji. Przy samej ulicy. Drugi fundusz, który został w ramach restrukturyzacji, to było ogrodzenie pomocy społecznej, bardzo wysokie, jakby tam był bank, czy jakby, i powstały właściwie parki. Nie ma miejsca takiego, gdzie by była siłownia na powietrzu, gdzie by było jakaś adresowane miejsce dla młodzieży starszej niż malutkie dziecko, gdzie się plac zabaw są bardzo malutkie, stoją dwie plastikowe koszmarki i dwie huśtaweczki. To jest naprawdę, a co mają robić dzieci? No bawią się na parkingu na przykład, rzucając w samochodzik kamykami. Widziałam to na własne oczy. Proszę pomyśleć o tej dzielnicy realnie i żeby nie, jak już są pieniądze, żeby nie wydawać je bezmyślnie. Jeśli Państwo pozwolicie, to mamy po Bronowicy dwóch części tutaj w jednej z budżetu stworzono, to jest w starej klasy, w innej nie, ale ja mogę Państwa zapewnić, bo to jest jeden z priorytetów naszych już od dłuższego czasu.
Jeśli chodzi o skwery i takie miejsca, na których, w których możecie Państwo czy spocząć, czy klasę zabaw dla dzieci, jesteśmy w stanie sfinansować. Nie są oczywiście jakieś wielkie środki, nie mówmy, że ich nie ma, tylko my czekamy na inicjatywę oddolną. Jest w tej chwili w toku postępowania. Jeśli Państwo jesteście tym zainteresowani, to wskaźcie lokalizację do tak zwanego zielonego budżetu. Nie pamiętam, chyba do końca września, do 4 października można te wnioski składać. Pani dyrektor Pawlikowska, która jest odpowiedzialna, to jest Miejski Architekt Zieleni, jest w stanie Wam zrobić koncepcję, potem zaprojektować, a Wydział Inwestycji zrealizować, tylko warunek jest jeden. Musi być inicjatywa oddolna, bo myśmy przyjęli formułę taką, budujemy czy siłownie, czy skwery, czy takie miejsca przyjazne dla dzieci, tylko na wniosek mieszkańców, żeby to było trafioną, drobną inwestycją i też, żeby uniknąć sporów sąsiedzkich, bo sami Państwo wiecie, jak jest. Jednemu się podoba, drugiemu nie. Zbudowaliśmy między innymi w jednym z osiedli boisko, które nas niemało kosztowało i część tego osiedla jest przeciw, bo hałasują dzieci, a część oczywiście za, bo gdzieś te dzieci muszą biegać z piłką. I tu, jeśli macie Państwo propozycję ustawienia ławek, ja Państwu gwarantuję, że one się znajdą. Jeśli macie do wskazania miejsce na taki plac zabaw, to też to zrealizować możemy. Chociażby w ramach tego zielonego budżetu, czy w ramach takiego programu inicjatyw lokalnych, który również zabezpiecza fundusz na finansowanie. Tylko złóżcie Państwo stosowny wniosek, a Wydział czy Miejski Architekt Zieleni pomoże Wam dopracować koncepcję, bo to nie oznacza, że macie koncepcję włożyć. Po prostu powiedzcie, co jest Waszym zdaniem potrzebne i trochę tych podpisów. I Pani Dyrektor Miejski Architekt Zieleni jest do Waszej dyspozycji. Bardzo proszę. Dzień dobry. Na imię mam Piotr. Mieszkam na tym osiedlu od 8 lat. Jest dla mnie takich kilka bardzo dziwnych rzeczy. Płotki są wszędzie. Każdy blok jest odrodzony jakimiś płotkami. I te płotki są na początku jeszcze twójcie wygląda, czyli barba z nich obejdzie, pokrzywił ich. I na wszystko są, na nic nie ma pieniędzy, na żadną ławkę, na żadne kosze, tylko płotki. Tylko te płotki nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dojdzie do tragedii, jak będzie chciała straż pożarna dojechać. Czyli jakaś zwyczka ratować ludzi. Te płotki to naprawdę jakaś plaga, jest jakaś obsesja. Wracam z targu, czasem zmęczony niosę. Idę 600 metrów, żadnej ławki nie ma. Murek rozburzyć, bo mają jedno miejsce. Bo ławki były i koło przychodni, faktycznie tam się schodzili i było. Postawić 50 ławek czy 80, to towarzystwo się rozproszy i nawet jak to piją, to butelkę piwa to we dwóch. A nie w 22 i nie robi się tam taki bałagan. No tak. A względem pralni, pewnie żeście zlikwidowali pralni w bloku i suszarnię, a teraz chcecie budować parkowy. My żeśmy zlikwidowali suszarnię w bloku, mieszkańcy się zgodzili, bo mamy serwerownię. Ale w większości tutaj jest, proszę pana, Rada Dzielnicy od tego, a nie tutaj spotkanie z prezydentem. Ale tak, jeszcze tak. Jak głośno, to wchodzą na końcowo. Ogólne takie sprawy na miejscu, panie prezydencie. Często przebywam w Lublinie i chcę zwrócić uwagę. Naprawdę to nie są wielkie jakieś koszty. Jest za mało ławek na przystankach. Ludzi jest dużo starszy. Koło sądu, malutka, krótka ławeczka. Kupa ludzka. Na Placu Wolności, po stronie fontanny, malutka, krótka ławeczka. Zwróćcie na to, to naprawdę niewielkie koszty. Społeczeństwo Lublina się starzeje, żeby dostawić po prostu tych ławek. I jest taka jedna sprawa, że pan prezydent się nie czekało w czasie też. Po prostu w każdym mieszkaniu zwraca uwagę, gdzie się huśtają płytki. Jak już tego wynająć, podnieść te płytki, sypnąć dwie szufle piachu, szufle cementu i już wtedy nie będzie, a płytki się w czasie deszczu, jak zmoczy sobie podwozie, to wiem,
to jest na temat całego miasta. No to poza tym tyle. Malkontentem wielkim nie jestem. A chciałem ze swojej strony wyrazić dla pana prezydenta wielki szacunek. Bo z jednym mieście 65 i gospodarze to jeszcze nie był. Nie było. Nie było. Naprawdę jestem z pana dumny i przyjeżdżają goście z Warszawy, przyjeżdżają do mnie, to zawsze nie mogę się panu nazwać. Teraz proszę pana, ten festiwal sztuk mistrzu, proszę pana, festiwal smaku, naprawdę cudowne rzeczy pan robi dla tego miasta, który to naprawdę ma taką wartość, że pan nie do przecenienia. No, dziękuję. Bo takiej aktywności, jaka jest w Lublinie, nie ma, mówię to uczciwie, w żadnym innym mieście w Polsce. Przez te ostatnie parę lat uwierzyliśmy w to, że możemy wspólnie razem zmieniać miasto i tak się dzieje. Każdy na skalę, w jakiej uczestniczy, jest takim, można powiedzieć, udziałowcem tych zmian i twórcą tego sukcesu. I tak no, z tego też takie dobre samopoczucie, które mamy, choć tak jak pan słusznie zauważył. Wiemy, że jest tych zadań dużo. Poszedł wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego o przegląd w ogóle przystanków, nie tylko ze względu na tę infrastrukturę, gdzie trzeba je wymienić, ale również jeśli chodzi o to ławki. Ten problem już rozwiążemy, natomiast czy będą po prostu dokupione? Jeśli gdzieś mają te ławki stać, muszą stać na gruncie miasta. Więc jak tutaj macie państwo na przykład postulaty dotyczące wspólną, no to tu też trzeba wyłapać, bo my to zrobimy już, te grunty miejskie, albo też uzgodnić porozumienie ze wspólnotami co do ustawienia tego. I tu kolejna droga przez mękę. Jedni chcą, inni nie chcą. Dochodzić będzie bardzo trudno, zwłaszcza osobom, które boją się, że jeśli ta ławka będzie, no to przysiądą na niej niekoniecznie ci najbardziej pożądani sąsiedzi. Ale tu jesteśmy otwarci, te remonty również na bieżąco, tak jak będą zgłaszane. Nawet proponuję zwykły mail, bo my mamy bardzo dobrze funkcjonującą tą skrzynkę, naprawmy to, jeśli ktoś z państwa wyśle mail, to natychmiast trafia to do stosownych komórek organizacyjnych i mają się tym zająć. I one mają rozliczyć się z tego, że to zrobili. Jeśli chodzi o płotki wokół bloków, temat trudny, to dotyczy spółdzielni czy wspólnot, nie możemy ingerować i nie ma przepisów prawa, które pozwalają to, ale straż pożarna może inaczej, jeśli zdaniem państwa poczucie waszego bezpieczeństwa jest narażone, a taka była sytuacja na Wrotkowie, to Centrum Zarządzania Kryzysowego, pan dyrektor Ostrowski, który jest odpowiedzialny za to, podejmie interwencji w waszej, można powiedzieć już imieniu, zdemontuje. Tylko musi mieć stosowną opinię straży i policji, on to już zrobi, więc jeśli uważacie, że gdzieś już ktoś przesadził z tym grodzeniem się, no to można to zrobić. Tam karetka pod blokiem mogła dojechać. Stąd też interwencje, które zakończyły się włamaniem szlabanu, no bo trzeba było udzielić pomocy mieszkańcowi. A jeszcze, przepraszam, bo nie odpowiedziałem, ja się przyjrzę temu problemowi tu przy Krańcowej Męczenników Majdanka, tego świętnika, także porozmawiamy z tym, który stał wspólnotą, zarządcą, tak? Dobrze. Bo zapewne ludzie się wprowadzają, wyrzucają wszystko to, co wynika z meblowania i tak dalej, estetycznie to wyglądać nie będzie, tak? Dobrze, ale przyjrzymy się temu, zobaczymy, co się do tu zrobi, bo to nie nasz teren. Ale... Ja przepraszam, tylko jedno zdanie mam. I przepraszam, że... Nie, ale nie, tylko jedno zdanie. Prośbę do was mam wszystkich. Proszę państwa, te problemy, które tutaj pan przedstawił, tutaj właśnie pan ładnie powiedział. Słuchajcie, mamy rady osiedla, mamy rady dzielnicy. Nie zawracajmy prezydentowi dzisiaj, o, że tam jest ogrodzonko, że tam jest łańcuszek, albo coś takiego. Ja tylko powiedziałem, nie mówiłem o żadnych łańcuszkach. Trzy konkretne dałem w ten i koniec. A wy mówicie o schodki, czy zlatują barierki. No, dajcie spokój. To są od tego rady dzielnicy, rady osiedla. I
przewodniczący, niech wysłucha tego. No to słucha. No to dlatego do niego trzeba przyjść, a nie do prezydenta. No. Wartością tego spotkania jest także to, że państwo się nawzajem poznacie i rzeczywiście mamy tu osoby, które są reprezentują i Radę Osiedla, i Radę Dzielnicę, więc myślę, że to spotkanie też służy temu, żebyście się państwo wzajemnie mogli poznać i te uwagi myślę, że też członkowie Rad Dzielnic wysłuchają. Natomiast teraz bardzo proszę. Bardzo, Maria Cibert, też członek Rady Dzielnicy, Pronowice. Ja tutaj przesłuchałem się w sprawie właśnie remontu tego, tej ulicy Pogodnej, że jeśli co roku jest Rada Dzielnicy podaje szereg różnych potrzeb, których inwestycyjnych i kilkanaście tych ulic jest podawane, no, ale niestety z realizacją jest różnie. Jeśli w takim tempie 100 tysięcy złotych rocznie miałoby być przeznaczane dla samej ulicy Pogodnej, to wychodzi na 130 lat, prawda? Także że tempo bardzo, bardzo małe jest do tego, także na to bym chciał zwrócić uwagę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa właśnie tutaj poruszona już na poprzednio, sprawa śmieci, w ogóle wywozu śmieci. Proszę Państwa, Panie Prezydencie, no wiem, że miasto realizuje sprawę dyrektywy unijnej w sprawie ustawienia tych segregacji śmieci i ustawienia tych pojemników. Tych pojemników jest teraz niezliczone ilości. Krajobraz zupełnie zmienił się w dzielnicy pod tym względem, bo te pojemniki stają całym rzędem. Kilkanaście sztuk i to później na ulicę na przykład Zimową 10 tam cały ciąg tych pojemników stoi. Ja nie wiem, czy nie należałoby się zastanowić nad jakimiś budową jakichś altan, jakiegoś czegoś, no bo to trudno, żeby te pojemniki, powiedzmy, później może roznoszone przez śmieci, roznoszone przez dzikie ptactwo, czy jakiś inny sposób, no, czy rozwiewane przez wiatr, żeby to potem zaśmiecało całe osiedla. Więc na to chciałbym zwrócić uwagę. I trzecia sprawa, jeśli chodzi o powietrze. Panie Prezydencie, mówi się dużo o tym, że komin niby ma tam filtry, żeby niby nie słychać, nie widać i tak dalej, ale od piątku popołudnia do rana, do poniedziałku bardzo często czuć w naszej dzielnicy zapach, to mówię, spalanych jakichś plastików, jakichś prawdopodobnie, ale czuć ten spalany jakieś plastiki, jakieś no, widać, że to są, czuć, że to są szkodliwe zapachy z tego komina i dlatego chciałbym na to zwrócić uwagę, bo ani wtedy żadne służby miejskie, środowisko, które tam można by było interweniować, do Wydziału Ochrony Środowiska czy coś, to nie ma wtedy możliwości, bo w poniedziałek to jest wszystko cacy, no a w te dnie, kiedy właśnie są weekendy, to tak to wygląda. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pierwsza kwestia, nikt nie mówił, że będą dawkowane środki. Trudno byłoby sobie wyobrazić w tym roku, że realizujemy Pogodną w sytuacji, kiedy przebudowywaliśmy skrzyżowanie lotnicze i Sulic Ławickich. Tak naprawdę komplikacje komunikacyjne byłyby u Państwa ogromne. I stąd ten początek tego zadania, po to tylko, żeby uruchamiając decyzję z Rydowską go zacząć, natomiast całe zadanie będzie wpisane do budżetu już w rozumieniu tej modernizacji takiej, jak jest z dokumentacji, także tutaj chciałbym, żebyście byli spokojni. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, zanieczyszczenie powietrza, jasno nie ma kompetencji do badania, ale przekażemy dyrektorowi żelaznemu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. On ma tutaj ustawowe kompetencje do kontroli, badania. On może wystawić samochód tutaj u Was, tylko on wyłapie nie zapach, wyłapie rzeczywiste skażenie. Więc tutaj chciałem też powiedzieć, że nie zawsze jest to skuteczne. Myśmy korzystali zarówno z naszego samochodu, który jest na wyposażeniu Straży Miejskiej,
tego samochodu RKO, jak i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na Głuszku. Niestety nie udało nam się praktycznie wyłapać tego, co tam mieszkańcy sugerowali, poza no, zapachem, który jest siłą rzeczy niezdefiniowany prawnie. Ale zwrócimy dyrektorowi Żelaznemu tutaj uwagę na te kwestie. Segregacja odpadów. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, broniliśmy się ostatnie dwa lata, mówimy 14, a ściśle mówiąc 15 rok przed wejściem w życie tej ustawy. Dyrektywa dyrektywą, wykonanie tej dyrektywy leżało po stronie Ministerstwa Środowiska i w 15 roku ówczesny minister środowiska się nie zdecydował podpisać tej ustawy. Ona została tak naprawdę w całej rozciągłości z rozporządzeniami podjęta już za czasu pana ministra Szyszko, który już nie chciał z nami dyskutować jako samorządami. Ja reprezentuję korporacje dwie, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich i byliśmy zdecydowanie za dłuższym okresem wdrożenia tej segregacji, właśnie ze względu na te problemy, o których tu rozmawiamy. To nie jest tylko tak, że jest przepis i mamy go stosować, bo de facto do tego jesteśmy zobowiązani, a ktoś, kto nie będzie segregował, będzie miał niestety naliczane również tutaj określone w prawie wysokie opłaty czy kary. Natomiast kwestia poważniejsza to jest, jak poprawić estetykę otoczenia, jak się Państwo pojawiają kolejne pojemniki, na które brakuje miejsca. W całym mieście mam ten sam problem. I teraz, żeby schować je jakoś i budować wiaty, to mamy znowuż kolejny kłopot. To są tereny spółdzielni, wspólnot. Wspólnoty musiałyby decydować o tym, że budują coś takiego, to trzeba przejść cały proces, nawet jeśli ta altana no, musi być trwale związana z gruntem, bo inaczej wiatr ją porwie, więc proces opisany prawem budowlanym, droga niezwykle męcząca, nie mówiąc już o tym, że bardzo często wspólnoty takiego terenu mogą nie mieć, tak? I próbujemy to jakoś ucywilizować, ale niestety minister środowiska nie dał nam szans, żeby robić to sukcesywnie. Poza jednym przypadkiem, mianowicie nie rozstrzygnęliśmy tych przetargów na, można powiedzieć, połowę miasta i tam jeszcze ta segregacja nie obowiązuje, ale za chwilę te przepisy będą, także też obowiązywały, bo już w zasadzie domykamy te umowy. Musimy zdroworozsądkowo do tego podejść. Jeśli macie jakieś propozycje, w które możemy być partnerem, to oczywiście tak, ale inicjatywa musi to wychodzić ze wspólnot, zarówno nas jako gminę w całości, jak i nas jako wspólnot obowiązują te same przepisy. Nazywam się Jacek Krzyżanowski, mieszkam 500 metrów stąd. Panie Prezydencie, chciałem zapytać Pana o drogę myczkę Kajdanka. Przy niej są zlokalizowane przystanki. Przystanek na wysokości byłej jednostki obecnej KUL-u ma ścieżkę rowerową i chodnik za przystankiem. Tutaj, dokładnie, nie wiem, 100 metrów stąd, żeby przejść pieszo obok przystanku, trzeba przejść przez przystanek. Tak został zaprojektowany, że za przystankiem jest tylko ścieżka rowerowa. Matki z dzieckiem, ludzie z psami, starsze osoby muszą przejść przez tłum czekających pasażerów na przystanku. To jest po prostu coś, czego my nie rozumiemy. Dlaczego tamten przystanek jest inaczej zaprojektowany, ten jest inaczej. Ja mam taką prośbę, żebyśmy na tym przystanku zrobili chodnik obok ścieżki rowerowej, tak jak był. Tak jak jest na całym ciągu. Jest... Mówimy tutaj przy lotniczym? Nie, tutaj, dosłownie tutaj. O, powiedzieliście Państwo jeszcze jedną rzecz. A propos nazw przystanków. Zadałem kiedyś pytanie komuś z zarządu transportu, dlaczego mamy tutaj nazwę Dulemby. Gdzie jesteśmy, proszę Państwa, na jakiej ulicy? Na ulicy Łabędzie. Ulica Dulemby jest po drugiej stronie Mieczników Majdanka i nad przystankami Dulemby jest kilka. Jest przy Krańcowej, jest ten, który jest przy przedszkolu na Wierzbowej. To jest też przystanek Dulemby. Tutaj jest Dulemby po tej stronie, po drugiej stronie też jest Dulemby. Jeżeli nazwy przystanków będą tak robione, to osoby nawet z dzielnicy nie bardzo się orientują, gdzie należy wysiąść, a jak wytłumaczyć komuś, kto przyjeżdża z innego miasta. Należy takie rzeczy według mnie, nie wiem, firma, która to robi, skonsultować to z radą dzielnicy, czy w jakiś sposób z mieszkańcami. Ja dostałem odpowiedź, że robiła to firma z Warszawy, no to się nie dziwię, ale to wprowadza ludzi w błąd.
Także mam taką prośbę. A propos likwidacji ławeczek, to w parku na Bronowicach, wszyscy Państwo wiedzą gdzie, nie ma ławeczek. Nie ma ławeczek, bo menele mogą bić. Ale proszę Państwa, nie możemy pójść po skraju, no to gdzie mają być ławki? No w parku właśnie. I nie można żądać, żeby wyprowadzić wszędzie ławki. To jest sprawa pijaków i tak dalej, to jest sprawa policji generalnie i porządku utrzymania w mieście. A nie likwidacji wszystkich ławeczek. No lub jak to odsiedzą na wpisie. A z panem to się zgadzam w jednej z podstawowej sprawie. Ma pan rację. W mieście wreszcie coś się dzieje. Ja uważam, że to męczka majdanka, która jest przebywana, to skrzyżowanie jest okej. Okay. Tylko żebyśmy przy okazji nie robili czegoś takiego, że chodnik leci przez przystanek do wsiadania. No. Takie tylko drobne uwagi. Dziękuję bardzo. Jasne. W tej pierwszej kwestii, ponieważ się nie znam, to myślę, że może jakiś wniosek byście złożyli jako Rada Dzielnicy, to poprawimy to, jeśli... Nie, no to efekt małości oznacza, że nie można funkcji zmienić, a można usunąć coś, co jest niebezpieczne. No, jeśli... Panie prezydencie, przepraszam, jeżeli chodzi o ten przystanek Dulepy 2, od 5 lat składane są wszystkie petycje do pana, pisma ode mnie. Był ten, co schody, mam nawet zdjęcia zrobione i jest w kurierze nawet, zajmował się. Miało po prostu schody, kiedy będą schody zrobione. Te schody, które są dla ludzi starszych, to są tylko schodki zrobione. Tutaj tłum ludzi zawsze jest, proszę pana. Zawsze tłum ludzi są godziny takie. To inaczej powinno być, to zagraża bezpieczeństwo. Przeprowadzają, proszę pana, masę posłów. Dyrektora zarządu drugi mostu przeprowadzają. Tu u pana byłem, bezpośrednio u pana byłem. Pamięta pan? I gdzie to jest zrobione? Dlaczego nie zrobione? Pan teraz niedawno mówił, że brakuje pieniążków. A dlaczego pan wyrzuca pieniążki w błoto? Ale pan, o takich środkach to nie mówmy, że ich brakuje, tylko coś nie dopatrzy przy realizacji. Przy brakuje. Przy drodze męczenników Majdanka, proszę pana. Obecnie po remoncie jest, a już się ulica się rozpada, rozsypuje się. Dzisiaj pokażę panu Marcinowi Nowakowi. Prosimy, proszę pana, o wiele innych spraw. Proszę, ma pan dzisiaj telefon do komendanta Straży Miejskiej? Ale do komendanta, niech szybko przysłuje tutaj Lawera, żeby zabrał wraka. Wie pan, o którego wraka pochodzi? Od 3 lat prosiłem. Zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu. Dzieci wchodzą do środka. Nie wiem, bo to jest jak obywatel Ukrainy z właścicielem, który się wyrzekł. Pół samochodu zostało. I nikt wie tam. Rada Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy wie. Wie Straż Miejska, Policja wie. Wie Artur Szymczyk. I nic nie można zrobić. Proszę zadzwonić, żeby przyjechała Laweta. Następnie, proszę pana, jeżeli pan dba o... Panie prezydent będzie dzwonił. Ale nie zadzwoni, to się pochłoni, to spadają ręce proceduralne. A proszę cię zadzwonić. Ale ja pół godziny temu dzwoniłem, panie prezydent. Proszę pana, jest taka sprawa. Od kilku lat prosimy o wycięcie z wszystkich drzew, które zagrażają zdrowiu dzieci, małych dzieci. Na wysokości właśnie Rady Dzielnicy i Zarządu. Nie wiem, co oni robią. Ścinają krzewy. Oj, proszę pana, ktoś powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, że dopuścił do zdjęcia tych drzew. To jest zarządca, jest Wydział Gospodarki Komunalnej. Ale chcecie państwo usunąć drzewa, czy nie usunąć? Zagraszają, one są już błyszczą. Tak drzew na terenie masy w Lublinie. W dodatku, panie prezydencie, chciałbym... I wniosek jest złożony nam do pani dyrektor Stefanczyk? Tutaj wie o tym. Rada Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy wie o tym. Wie, pan Koguś wie. Przeprowadzałem dyrektora zarządu drugi mostu. Był zarządu nieruchomości komunalnej. Tak pan Ciemny w okularach chodzi. To nie zgrzecie się jeszcze odnosi. To jako zarządca. Proszę pana, jest taka sprawa. Wie pan, gdzie jest droga Męczenników Majdanka 5? To jest na wysokości Krusu ten blok, tam jednego. Proszę pana, tam stoją wysokie, dwie topole, jedna całkowicie uschnięta. Nie tak jeszcze jak była częściowo z ryśmi, część konaru upadła, jak jeszcze było remontowane to skrzyżowanie Garbarska-Wrońska. Dobrze, że jeszcze ruchu nie było. Mówimy się tak, jeśli ten wniosek jest sprawdzał się z nim dzieje, proszę pana, powiem jak to wygląda. Chciałbym panu jeszcze powiedzieć. Już pan oddał głos. Każde drzewo trafia do sporządzenia protokołu przez osoby, które są uprawnione do kwalifikowania, do wycięcia bądź nie. I w związku z tym, jeśli wniosek wpłynął, to albo jest protokół na nie, albo po prostu jeszcze nie rozpatrzony. Sprawdzę to. Chciałbym się pana zapytać jeszcze. Pan się chwalił ogrodem saskim. Na tydzień przed otwarciem zaprosił pan dziennikarzy i tego.
Czy pan wie, nie tak dawno był wypadek w Parku Prasnym w Warszawie. Gałąź opadła. Takie rzeczy, tylko wisi na włosy. Kiedy panu pokazać, kiedy pokazać panu to drzewo w ogrodzie carskim? Tylko wisi na włosy. Że może tego, grzyb zjedzony od góry do dołu, a tam najwięcej dzieci, bo to niedaleko tego mostka. Ogród jest zabytkowy, cała procedura, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej wszystkie te drzewa analizuje. Ja to zgłoszę ten przegląd, tylko ten przegląd jest regularnie robiony raz do roku. Jeśli znajdują drzewa, które zagrażają zdrowiu bądź życiu, to tak, wycina się. Czy pan wie, że już te płyty niektóre są jedna wyżej, druga niżej? W okolicach... Są na gwarancji, będą poprawione. Słucham? Są na gwarancji, będą poprawione. Ulica Narodowicza. Ale my jesteśmy na Bronowicach. Ja zadam pytanie dotyczące Bronowicach. I u nas Na każde pytanie jest bardzo ważne. Panie Czesławie, ja dziękuję za zaproszenie, które ktoś pan zadaje. Na pewno te pytania powinno uzyskać odpowiedź. Ale proszę państwa, pierwsza podstawowa sprawa to są pytania do rady. Proszę państwa, jesteśmy na etapie układania wniosków budżetowych. Zwróćcie państwo te wnioski do mnie. Zwróciliście się państwo z ulicy Krańcowej, skrzyżowanie z drogą Męczenników Majdanka, postawienie wiaty przystankowej, wiata w ciągu miesiąca stanęła. Zwróciła się Rada Dzielnicy o rewitalizację placu przy Jastrzębie. Jesteśmy na etapie rewitalizacji. Ja złożyłem wnioski. Zwróciliście się państwo jako społeczność Szkoły 31 z kiedy wszystko jest zrobione. Czwórka, czyli zespół szkół Korczaka, jeśli chodzi o nagłośnienie w szkole. Proszę bardzo, no nie wszystko udało się zrealizować, ale po to jesteśmy jako radni, więc to jest spotkanie oczywiście z panem prezydentem, ale pamiętajcie państwo, że drobne sprawy kierujcie do nas, do radnych miasta Lublin, w ramach różnego rodzaju działań partycypacyjnych. Bardzo proszę, pani się wcześniej zgłaszała i potem już pilnujemy. Panie prezydencie, to wszystko było pisane do pana. To wszystko. Panie Czesławie. Pan pisze na dom radnego Nowaka i ma pan z głowy, no. Tu jest Centrum Młodzieży. Co pan zrobi z tym centrum? To wylęgarnia chuligaństwa. Przepraszam, panie Czesławie. Szanowni państwo, proszę bardzo o... Bardzo proszę, ponieważ głos ma pani, dobrze? Bardzo proszę. No, przepraszam państwa bardzo. Bardzo słabo pani usłyszałam. W związku z tym, że... państwo tutaj mówicie o jakichś ogrodzeniach i tak dalej, które przeszkadzają prawda, karetką do podjazdu, a przecież drogi z ogrodzeniami nie mają nic wspólnego. Chciałam dać przykład, konkretny przykład Ursynowa, starego Ursynowa. Proszę państwa, tam oddany jest, to dotyczy sprawy, oddany jest zieleń pod mieszkańców parteru, dbają o tą zieleń. Tam się mieszka jak w ogrodzie. Ogrodzone są te historie. Dlaczego musimy się ogradzać zieleń? Dlatego, że nie sprzątamy po naszych psach, dlatego, że depczemy, niszczymy roślinność. To jest po to, tylko żeby było to mądrze zrobione, jednakowymi, ładnymi, prawda, płotkami, ale tą zieleń trzeba chronić. Chciałabym zapytać, większe miasta wszystkie, Wrocław, Gdańsk, kompleks budynków, bloków i trzy mieszkańcy parterów, jeżeli są ci mieszkańcy, jeżeli nie ma sklepów, zajmują się zielenią dotyczącą przed ich blokami. Nie tylko parterów. No nie tylko. Czy można byłoby to zastosować również w Lublinie? No można, to trzeba mieć trochę chęci. Nie, tylko musi być zgoda gminy na zagospodarowanie tego terenu. O to mi chodzi. Czyli byłaby taka możliwość. Ale nie ma, ale wie pani co, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. My i tak mamy obowiązek utrzymywać to. To jest kwestia urządzenia. No to mówmy się na taki projekt, o którym mówimy. Podpowiedzcie państwo
jaki projekt chcecie realizować przy swoich budynkach. Jak ma to wyglądać? A ja Państwu gwarantuję, że miejski architekt zieleni Państwu to zrobi. Jeśli będą problemy z utrzymaniem, tak jak Pani mówi, przez Was, to oczywiście będzie to i tak objęte umową z jakąś firmą, która ma tę zieleń lepić i tak dalej. Ale takich projektów małej zieleni jest już w mieście bardzo dużo. Tylko wystąpcie ze stosowną propozycją. Gdzie to ma być i jak chcecie, żeby to wyglądać? Rozumiem, żeby to wyglądało. Panie prezydencie, miejska zieleń sadzi nam rośliny. Dam panu przykład. 8 lip przed koło parkingu, przed blokiem 40. 8 lip zostało posadzonych oprócz jakichś krzewów, oprócz jeszcze innych drzew. I 8 lip. I teraz pytam, kto je będzie ciął i jak to będzie wyglądało? Gdy 8 lip może rosnąć, a krzewiki, które się sadzi kwitnące, ścina się do takiej wysokości i one nigdy nie kwitną. Ja pytam tego pana, co ścina. Podlewać będzie. Ja pytam, co pana ścina, a on mówi, że tak mu kazano. Tak, nie ma ogrodnika. Nie ma przepraszam, żywo płocę. Co do tych krzew, czyli powiatów, bo nie wiem, jeśli chodzi o drzewa, one zawsze wynikają z planu na sadzenie. Rozumiem, że nie kwestionuje pani sadzenie drzew, tylko chce pani, żeby wokoło jeszcze dodatkowo... Nie, proszę pana, to nie może być czegoś takiego, że lipy się sadzi jako żywotwór, że drzewa duże, bardzo silnie rosnące, zostały posadzone od 1,5 metra jedno od drugiego. I za chwileczkę ten blok nie będzie miał w ogóle słońca i problemy będą mieszkańców, bo są, większość bloków na Bronowicach jest zagrzybiona, Proszę Panią, niech Pani tylko podpowie, który to jest budynek, bo musimy tu miejskiego architekta zieleni ewentualnie przysłać, żeby to sprawdzić. Budynek 40. Ale przy której ulicy? Droga Męczenników Majdanka 40, pomiędzy 42, jak jest parking, dokładnie przy parkingu zostały te drzewa posadzone. I te drzewa, jak będą ścinane, to przecież też na czyjś koszt, proszę. I pana koszt, i każdego z nas. Ale my się śmiejemy, bo prezydent nie będzie widział. Nie, to nie o to chodzi, tylko... Wszyscy wiemy, nie? Państwa, ja mam taką propozycję, ponieważ współpracuję też osobiście z architektami, którzy w jakiś sposób działają w przestrzeni miasta. Więc mogę się zobowiązać, że jeżeli Państwo będą mieli konkretną propozycję, oni robili też projekt rewitalizacji przy ulicy Niecałej i mogliby pomóc Państwu jakby, no, żeby konkretnie przedstawić już projekt tutaj do zielonego budżetu ewentualnie. Także zapraszam do kontaktu. Do zieleni ludzie mają... Ale Pani ma te drzewa, przepraszam, dlatego że tam jest ulica... Tak przy Lidlu. Dlatego ma Pani drzewa, żeby były ekrany tylko po. Dobrze. Szanowni Państwo, pozwólmy, że tej sprawie przyjrzy się miejski architekt zieleni, dobrze? Pani dyrektor Pawlikowska uda się na drogę Męczenników Majdanka 40 na wizję lokalną i wtedy będziemy mogli rozmawiać o takich konkretach. Pozwolą Państwo, że oddam głos Panu, który zgłaszał się już od pewnego czasu. Bardzo proszę. Moje nazwisko Kałuski, jestem... Mieszkam tutaj na ulicy Łabędzie, czyli blisko, od 43 lat i mam takie pytania tutaj, może nie do prezydenta, ale pan prezydent powiedział, że zrobiono tutaj, a to jest niewykorzystywane. I dam taki przykład. Wydano dużo pieniędzy na skwer, który tutaj jest, ponad tyle, co ja się dowiedziałem, ponad 100 parę tysięcy. Zrobiono słupki różne i tak dalej, te wysokie i z początku było bardzo dobrze, że można tam było pójść z wnukami, z prawnukami i usiąść sobie na ławkę. Po 2 latach zamknięto bramy wjazdowe na samochody. Więc poszłem się spytać tego gospodarza, dlaczego zamknął. Powiedział, że wjeżdżają inni. Ja mówię, no bo nie ma gdzie parkować. Po następnych jakichś 2 latach, czy po roku, zamknął bramki, że teraz już nie wolno nawet wejść. Poszedłem też drugi raz do niego, się pytam, powiedział, że brudzą ludzie, że idą, rzucą śmieci i tak dalej. To ja mu odpowiedziałem, że śmieci wszędzie śmiecą. To mówię, trzeba zamknąć cały Lublin, bo nie wolno chodzić, bo śmieci.
w styczniu, jak chodził ksiądz po kolędzie, bo to wiadomo, że to jest parafialne, podobno już wydzierżawione, po nie OHP, trzeci chyba gospodarz tym jest, prawdopodobnie, nie znam się na tych przepisach. Pytałem się księdza, dlaczego, kto to zabronił. Powiedział, że nie dał odpowiedź i od stycznia, od kolędy do sierpnia jeszcze nie dostałem żadnej odpowiedzi. Ale chodził po kolędzie i pan opowiedz. Ale chodził ksiądz, który tu jest, na mnie, bo ja bym musiał odchodzić. Mogę słowo panu odpowiedzieć? 5 lat byłem, zarządzałem tym skwerem, bo byłem wojewódzkim komendantem OHP i ta jednostka podlegała pode mnie. I zawsze był skwer otwarty, a teraz nie wiem, tak był otwarty. A teraz jeżeli... to chyba nowy komendant zamknął, także... Ale pan to jest... Trzy skwery robione tutaj koło Zimowej, tam na drodze myśli Majdanka i tutaj. I tutaj się skarżą, że nie ma gdzie usiąść na ławkę, a teraz i tam nie ma nawet gdzie usiąść. Przestało to służyć po prostu ludziom. To rozumiem jest pierwszy temat. Dobrze, bardzo proszę o kolejny. Teraz sprawa, remontuje się ulice i mam pytanie, dlaczego się nie remontuje tych ulic do końca? Ładnie wyremontowana została ulica Łabędzia, tu do budynku tego 11, no jak się skończył ten nasz tutaj ten basen i dalej już nie wyremontowany. Tam jest tak zniszczone przez te samochody, co kiedyś do tego banku żywności przyjeżdżały tiry, że tam nawet samochód przejechać nie może. Jest dom na dole i jak przyjeżdżają naprawiali tam... jak się nazywa ta przychodnia i tam dalej przejedzie do końca. Tam jest bank żywności. On jest bank żywności i ja mam propozycję, żeby, nie wiem jak to trzeba wystąpić, żeby go całkowicie zlikwidować, tam nic nie ma i zrobić dla nas parking, bo tu nie ma parkingu. W tym rejonie tutaj samochody stoją na ulicach. I po co ten budynek stoi i się zepsuje? No chyba, że stoi, że znów parafia weźmie i coś innego zrobi, no to chyba, że po to stoi. Sprawdzę, bo nie wiem, czy ten grunt dysponujemy, czy też nie, ale... Jasna, to jest miasto. Miasto, tak? Tak jest. Dobrze. I teraz chodzi, tutaj było uchwalone, że ten budynek, basen został zrobiony i tak dalej. I wszystko było ładnie, pamiętamy jeszcze to, jak tylko przed oddaniem miało być oddane, ale po nich zostało wstrzymane, bo dlatego, że zażądano, żeby rehabilitacja tutaj będzie robiona. I że było przegradzane i tak dalej. Dodatkowy koszt poszedł około 2 miliony. I ja myślałem, że jako już 70 lat człowiek, że pójdę na jakieś miał blisko. Więc poszłem się zapisać, więc mi powiedziano, za pieniądze tak, z funduszu nie. Więc po co to było zrobione? No miało, ja wiem, ja byłem na tym zebraniu, co było mówione, że przebudowujemy, bo musimy zrobić i tak dalej. I teraz za pieniądze, ten, który ma na rehabilitację 1000 złotych miesięcy, to pójdzie. Ale ten, co ma 1000 złotych emerytury, na pewno nie pójdzie. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakontraktował żadnych tego typu zabiegów, a Narodowy Fundusz nie podlega miastu. Myśmy przygotowali się do tego, żeby i tu, ale również, żeby taka rehabilitacja była w tej akcji, nie ma możliwości kontraktowania, nie było możliwości kontraktowania wtedy, kiedy to było oddawane, a z tego co wiem, w ubiegłym roku również nie zakontraktowano. Poza tymi, co mieli, żadnych nowych zabiegów rehabilitacyjnych. Ja tak mam, że oni nie zakontraktują, bo dlatego, że fundusz płaci na przykład za jedną rehabilitację 10 zł, a prywatnie się trzeba iść zapłacić 20 zł. No i oni z funduszem nie zapłacili. Nie pan za 20 zł ma rehabilitację, pan za 200 zł. Ja mówię, nie za nas to. Nie mi chodzi o remont tej łabędzie do końca. Dobrze. Przyjmujemy tę pana uwagę jak najbardziej. Pan doktor się zgłasza. Pan doktor, proszę bardzo. Prezydencie, znowuż jest sytuacja taka sama jak przed poprzednimi wyborami. Przed poprzednimi wyborami spotkaliśmy się w szkole, był pan w otoczeniu urzędników,
I powiedział pan, że na ulicy Łabędziej dla starszych mieszkańców będzie pan miał zabiegi za darmo na NFZ. Pamięta pan, co wtedy powiedziałem? Że to jest mrzonka, bzdura i pana urzędnicy się kompletnie na tym nie znają. Był pan w tym momencie w otoczeniu dwóch dyrektorów, którzy stwierdzili, że absolutnie jest to do załatwienia. Mówiłem, że do załatwienia to nie jest. I teraz tak, dzisiaj się minął pan kolejny raz niestety z prawdą, tak? Poza tym będę na pana głosował i to akurat jest spowodowane tylko tym, że musiałbym głosować na pana Tułajewa, no to wyboru za dużego nie ma. Mam tutaj dwóch dobrych radnych, bo jest Beata Stepaniuk, jest pan Jurkowski. Ale jeśli chodzi o tą nieszczęsną fizykoterapię, panie prezydencie, było kontraktowanie. Było kontraktowanie dwa razy już od tego czasu. Ta jednostka akurat nie podchodziła w tym momencie po kontrakty w ogóle, mimo że mogła, która jest tutaj zlokalizowana. Więc niestety to nie jest tak, jak pan powiedział. Następna sprawa. Powiedział pan, że w ramach tego, jeżeli się coś robi dla dzielnicy, nie ma problemu we wspólnotach, że ZNK będzie głosować za tym, że można coś zrobić. Panie prezydencie, nie można. Dlatego, że ostatnio jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że jesteśmy z mniejszościowym udziałem miasta i miasto na 200 tysięcy mówi, że go nie stać. My jesteśmy w stanie wyłożyć 400, miasto mówi, że 200, że nie. Więc... To zagwarantuje, że będzie. To wszystko zależy od pilności tego, co chcecie realizować, bo zarząd nieruchomości komunalnych, trzeba pamiętać, ma cały zasób, którym zarządza, więc jeśli to jest związane z utrzymaniem tej substancji w sensie technicznym, termomodernizacją i tak dalej, zarząd nieruchomości komunalnych ma polecenie, by przystępować do głosowania. Dotyczy to termoizolacji, dotyczy to terenów zielonych, dotyczy to parkingów. W żadnym przypadku ZNK powiedziało, że na to nie ma pieniędzy. Lepiej było jedynym uczestnikiem wspólnoty, który głosował przeciwko. To jest na to polowie czy przychodnie, ale to nie o to chodzi. Powiem panu, o co chodzi w tym wszystkim mnie osobiście, że mógł z czystym sumieniem na pana głosować, i żeby już nie było tego typu sytuacji, że jest pan w stanie coś obiecać, bo bardzo dobrze, że pan chce coś zrobić, bardzo dobrze, że pan obiecuje. Według mnie problem leży zupełnie gdzie indziej. Problem leży z reguły w dosyć niekompetentnych ludziach w ratuszu. I mówię to z przykrością, bo takie są po prostu fakty. Więc proszę tylko o jedną sytuację, żeby się zastanowić nad wymianą tych kadr. Opowiem panu tak, siedzicie dzisiaj między innymi w otoczeniu ludzi z Nowoczesnej, którymi mając kontakt się przekonałem, że umieją liczyć, w przeciwieństwie do paru pana dyrektorów. Więc jeżeli pan obieca, że w tej chwili będzie pan myślał w kategoriach miasta o tym, żeby zbudować dobrą ekipę zarządzającą tym miastem, nie mówię osobiście o panu, bo do pana nie mam zastrzeżeń, tylko dobrą ekipę zarządzającą miastem, to wtedy bez żadnego problemu każdy tutaj z siedzących na pana zagłosuje. Dlatego, że my chcemy od pana jednej rzeczy. Właśnie tego. Nie indywidualnych pana występów, pana możliwości. Te znamy, są bardzo dobre. Natomiast chcemy ekipy, która zrobi to, co pan mówi. Będzie pamiętała. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy pan radny Zbigniew Jurkowski chciał odnieść się? Ja króciutko chciałem podziękować za obecność tutaj. Chciałem powiedzieć Państwu, że Gorzowice to jest taka perełka Lublina. Tutaj 28 sierpnia 2011 roku po raz pierwszy na niebie pojawił się samolot. Tutaj mamy wspaniałe postacie, Eugeniusz Kasprzak, Lotki. Tutaj są dalej postaci, które pomogły, żeby dostał stopień wojskowy, podwyższenie i o tym się dowiedział cały rząd. Taka była dość duża interwencja ze strony Rady Dzielnicy Dronowice. Poza tym chciałem do Państwa zaapelować o to, żeby Państwo w najbliższych wyborach oddali głos na prezydenta Krzysztofa Żuka. Natomiast dużą rzeczą też bardzo ważną jest, żeby poprzeć listę radnych prezydenta. To naprawdę jest obojętne, na którego z radnych zagłosujecie. Ważne jest, żebyście wsparli listę radnych prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Ja tylko chciałem powiedzieć takie argumenty. Ja zbierałem podpisy poparcia dla
prezydenta Krzysztofa Żuka w wyborach samorządowych pod bramą krakowską przychodzili ludzie z całej Polski, turyści i mówili, my chcemy też poprzeć prezydenta. Oczywiście też dawałem listy do poparcia, tylko podpisy poparcia nie mają wartości takiej formalnej, ale bardzo dużo osób mówiło, że z chęcią by z Lubinie mieszkały, gratulowało nam takiego prezydenta. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego, że w dzisiejszym świecie, żeby cokolwiek się działo, potrzebny jest lider. I my w Lubinie mamy takie szczęście, że mamy takiego lidera jak prezydent Żuk. Ja jestem radnym i muszę powiedzieć, że jestem dumny, że mam kogoś takiego, takiego prezydenta, do którego zawsze mogę pójść, porozmawiać i zawsze znajdziemy takie rozwiązanie, które sprawi, że jest pożyteczne dla Lubina. Ja jeszcze też chciałem powiedzieć coś takiego, że to, w jakim miejscu jest Lubin, świadczy coś takiego o ruchu turystycznym. W tej chwili buduje się 2000 miejsc hotelowych w Lubinie. To wszystko za mało. W dzisiejszym świecie taką siłą napędową jest sport, kultura. Naprawdę Lublin jest silny kulturą i niedługo będzie też bardzo silny sportem, dlatego że miasto zainwestowało w młodzież. Młodzież bardzo chętnie uprawia sport i nie ma czegoś takiego, że jak ktoś z młodych ludzi uprawia sport, to się źle uczy. To tak nie działa. Po prostu to są młodzi ludzie, którzy są ambitni, dobrze się uczą i realizują się w kwestii sportu. Poza tym, proszę Państwa, musimy o kilku rzeczach jeszcze powiedzieć. Dlaczego Lubin jest taki sławny? Weźmy tutaj Piotra Tomalę. Człowiek, który zdobył, brał udział w wyprawie na K2. W tej chwili... Co pan radny powie, co pan zrobi dla mieszkańców Bronowic, jak pan zostanie wybrany, bo się to bardziej interesuje. Dziękuję bardzo. Rośnie nam piękne skrzyżowanie na Grabskiego i drogi Męczenników Majdanka. Bardzo, bardzo europejskie skrzyżowanie, bo już widać, że jest piękne. Ludzie, pomyślcie, tam jest na rogu plac zabaw dla dzieci. No trzeba nad tym pomyśleć, żeby to zabrać, bo to jest po prostu skandal. Dzieci z piłkami wybiegają za tą siatkę. Na samym skrzyżowaniu jest ogródek jordanowski. Fajnie, że jest, bo ja go codziennie widzę i tam mamy z wózkami przychodzą i niech on sobie będzie. Tylko albo go przesunąć, albo go zabezpieczyć, bo to nie może być tak na samym rogu. Dziękuję. Chyba nie będzie. Przyjmiemy Pani uwagę. Naprawdę, pan prezydent to jest notował, jak najbardziej. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę, kolejna osoba. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja mam jeszcze mokre włosy, bo wcześniej do Państwa byłem na basenie przed chwilą i zobaczyłem, że jest spotkanie. Nawet się, szczerze mówiąc, nie wybierałem, ale przerwałem pływanie i przyszedłem, bo czuję się w obowiązek mieszkania w dzielnicy tutaj. 20 lat mieszkając, też od pracując tutaj w Sabronowicach, podziękować panu prezydentowi za to, co zrobił dla tej dzielnicy. To jest, ja pamiętam prezydentów Pruszkowskiego i Wasilewskiego i przez te 8 lat, co pan był i jest, to jest niebo a ziemia, to tutaj się wprowadził pan cały Lubin XXI wiek. Ja zawsze panu przy każdej okazji dziękowałem na spotkaniach, które, bo zarządzałem Centrum Młodzieży na Wielkajcie się, i powiem szczerze, ten piękny skwerek, który powstał, nawet praktycznie bez mojej wiedzy powstał. I teraz jest jakaś dyskusja, czy on jest otwarty, czy nie otwarty. A pamiętacie, kiedyś wyglądało to wszystko? Dlatego ja jestem wójtem w podlubelskiej gminie. Przyjeżdżam tutaj i teraz tak. U mnie była taka sytuacja, że 32 lata był wójtem SLD. Później przyszedł gospodarz z PiS-u. Był taki gospodarz, że po 4 latach pielgrzymki się do mnie tutaj wybierały. Ale sekundę pan posłucha. Pielgrzymki się do mnie wybierały, żeby wystartował pan na wójta, bo taką nienawiść, takie kłótnie prowadził, że aż ja 20 lat mieszkający w Lubinie musiałem tam wystartować na wójta, żeby uporządkować sytuację. Dlatego nie będziecie mieli lepszego, nie wiem, jakie tutaj się dyskusje, bo pewnie wszystkie sprawy ważne dla mieszkańców. Ja jestem bardzo zadowolony z poziomu życia
mieszkałem na Frońskiej, może w takiej dzielnicy. Prawda, wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Teraz inaczej to wygląda. Ile mieszkam teraz na Hanki Odonowny. Tu się mieszka wspaniale. Pan prezydent jest na każde okazję, czy w kościele uroczystości, czy jakich. To jest tak prawdziwy gospodarz powinien wyglądać miasta. I mam teraz okazję podziękować panu i dziękuję myślę w imieniu na basenie. Wszyscy są za panem. Dziękuję. Nie podobujecie. Bardzo proszę. Już, bo tutaj pani jest. Witam pani prezydencie. W związku z tym, że będę miał kilka pytań, proponuję sobie na odpowiedź jednotową. A mianowicie tak, w szeregu informacji, które się odbierają w prasie, w telewizji, cały czas urząd już dzisiaj zaciągnął wyremontowanych dróg i ulic. Ja bym chciał wiedzieć, w ramach tych wyremontowanych ulic i dróg, ile jest dróg gruntowych zlikwidowanych, bo w dalszym ciągu są dzielnice. Przykład, bo tutaj u nas na terenie naszego osiedla, Kierlejowska Uniksylacja z ulicą Gruntową. Następnie dzielnice 10, Kusinek, również tam występuje ulica Gruntowa. To już na 21 wiek, to jest troszeczkę przegięcie. Następna sprawa to jest sprzedaży działek przez miasto dla różnych deweloperów i innych prywatnych osób. Udało się już u nas takie stwierdzenie i taka praktyka, że kupuje się działka, a później zainteresowany wymaga na urzędzie miasta zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Bo kupując działkę, miał być w tym miejscu przykładowo skwer, a on chce budować budynek. W związku z tym jest nacisk na miasto, ażeby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Kiedyś, kilka lat temu była taka głośna afera pani doktor Mącik, która miała dwa plany, prawda, przestrzenne jednej z dzielnic. Także jeden plan był akceptowany przez radnych, a drugi był pod stołem chowany, także nie wszyscy o tym wiedzieli. Następna sprawa to jest sprawa tego naszego nieszczęśliwej likwidacji skweru z tych krańcowych. Niemożliwe, nie, mimo protestów mieszkańców, mimo proszę pana zaangażowania szeregu ludzi. Kto i dopiął do tej postanowi na swoim, a z tego co ja się zorientowałem, to miało być, jest kosztem gdzieś budowy szkoły chyba na Bazylianówskiej. Teraz my sobie dajemy sobie pytanie, a co mnie za przeproszeniem Bazylianówką i tamta dzielnica. Ja jestem tutaj wychowany, ja mam ponad set wiekową tradycję na tej dzielnicy. Może nawet więcej niż wieków, przed pierwszą wojną świata moja rodzina jeszcze mieszka. W związku z tym dla nas jest to nie do pomyślenia, żeby tak łatwo ręką, prawda, odpuszczać takie tematy. My i tak w tej chwili, mogę stwierdzić tylko tyle, że luty zaczyna się zabudowywać w tym sensie. Betonować, układać wioskę, asfaltować. Likwiduje się tereny zielone, likwiduje się pracę zabaw, likwiduje się ten kawałek jest miejsca, który w tym temacie Urząd Miasta wszystko sprzedać. Ciekawy jestem za 2-3 lata, czy nie będzie co sprzedać, co w tamtym. Kto będzie, prawda, ponosił jakieś odpowiedzialności, konsekwencje. Ja mówię nie tylko o naszej dzielnicy. Chciałem powiedzieć, że na przykład plac Deski to w szeregu ludzi jest niewypałem. To nie ma szansy się strzycić. Nowe przyprowadzenie nowej nawierzchni, nowej chodników, kostki na deptatu też jest wielkim niewypałem. Szereg inwestycji, prawie każda inwestycja, która jest dokonywana przez Urząd Miasta, która jest akceptowana, nie wychodzi w terminie. Wykonawcy przesuwają terminy wykonania. Czym to jest spowodowane? Mówi się głośno, sprzeczniczki pana prezydenta podają te informacje, że będą nałożone kary, ale nigdy nie spotkałem się na panu takim, którym było ukazane, że KPRT za niewykonanie roku został ukarany 100 tysięcy marnych kar. Nie był tego, proszę państwa. Następną sprawą, jak panie prezydencie zgłaszam się do pana. Jestem tak, jak mówię, już wiekowy, ale ja bym chciał pójść do normalnego kina. Nie ma. Za pana kadencji został przykrywany kosmos.
kino z wieloletnią tradycją. Na końcu do techników w 60. roku chodziłem tam do pierwsza, bo się kino dopiero otwierało. Tam był codziennie w spektrum. Kilka razy w ciągu dnia, po dwie godziny było ludzie i całe tłumy ludzi tam nie było, żeby zobaczyć jakąś nową pozycję. Teraz nie ma. Ja nie chodzę. Mnie to nie interesuje, bo nie chcę widzieć podróżowania kinów czy jakichś innych kawiarni. Mnie nie interesuje. Następna sprawa, panie prezydencie, to jest. Przepraszam, niech pan mówi ciszej. Nie słyszę. Ja nie wiem. No, ja, proszę państwa, ja jestem z Lubyna, mnie nie interesuje tylko jedna ciągnąca. Pan Saski, ja mam pracę psa, ale nie będę go wyprowadzał do Parku Saskiego. A tam dwóch ludzi. Pan Bałabusz, czy jakim Bałabuszowski, no i wiele dwóch pacjentów spowodowało, że decyzją sądu zostały wprowadzane do psy do Saskiego ogrodu, lordzie kochani. Większość społeczeństwa mówi, że nie chcą. I to jest dla nas mieszkańców wiążące. Nie może być tak, że Kowalski będzie rządził całym miastem. Jak procentowy udział, prawda, jest za tym, ażeby tego przypadku. Pan prezydent, że zmiany bezrobocia, spadek bezrobocia, nowe miejsca pracy, a jak pan prezydent się odniesie o likwidację tego zakładów? Jak? Cukrownia, jak to rozdrobnia, jak perfamy, to znaczy fabryka Burczka, tam produkująca dla wojska, dla armii. To jest też bardzo istotny temat, zwłaszcza, że pan odnośnie cukrowni powinien wiedzieć bardzo dobrze na ten temat, dlatego że w tamtym czasie był pan w ministerstwie, która podejmowała takie decyzje. Nie wiem, czy to było jeszcze jedna sprawa, ale już taka jeszcze stąd. Chciałby pan tak mieszkać. Na opóźnianie, ale tak naprawdę całą odpowiedzialność w wymiarze prawnym, w wymiarze moralnym bierze wojewoda i ETN. Ja uważam, że niezależnie od intencji, które mogą być uzasadniane merytorycznie, akurat przynajmniej w przypadkach dwóch, o których pan wspomniał, jest to ewidentne nadużycie ze strony wojewody. Ale te decyzje tak czy inaczej są prawomocne. To, że się nie konsultuje, że nie ma rozmów z mieszkańcami tych ulic, czy mieszkańcami Lublina, to tylko świadczy o tych inicjatorach tej dokumentyzacji ulic. Spadek bezrobocia i wymienia pan tutaj likwidowane przedsiębiorstwa, ja panu widzę. Fabryka samochodów. W świetle dzisiejszej polityki, dzisiejszej wiedzy, doświadczeń, ta fabryka była do uratowania. Potrzebowała tylko dwóch decyzji na poziomie tutaj regionu i na poziomie stosownego ministerstwa. Ale nie było takich odważnych w czasach rządu AWS-u, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność i uratować fabrykę. Cukrownia, ja panu powiem, 21 listopada pojawiłem się jako poseł w Ministerstwie Spraw Państwowych, to wielokrotnie wyjaśniałem. Decyzja podjęta przez pana ministra Piotrowskiego była podjęta w okresach wakacyjnych, pan minister Jasiński, minister Skarbu Państwa z ramienia FIS już na wiosnę w restrukturyzacji cukrowni czy likwidacji polskich cukrowni wkomponował w program, który został zaakceptowany w Brukseli, ponieważ wiązało się to z reformą rynku cukru, którą wprowadzano. Więc nie do mnie te uwagi, nie udało się już uratować. I to akurat niewiele ma wspólnego z wypadkiem bezrobocia dzisiaj, bo to są te lata minione, które były dosyć trudne również na rynku pracy. Parcaski, wie pan, z wyrokiem sądu się nie dyskutuje. Ten wyrok jest prawomocny, zaskarżaliśmy go, ale ponieważ jest prawomocny, więc może pan z psem spacerować po ogrodzie Saskim pod jednym warunkiem, że nie będzie go pan spuszczał i nie będzie biegał, tak jak ostatnio się to zresztą zdarzyło, za Pawiany, tak? Bo to jest oczywiście już naganne. Ja dyskutowałem z jednym z tych panów, nawet jestem w stanie zaangażować się w akcję
promującą tego typu spacery z psem, tylko przy zasadzie jednej podstawowej, że sprzątamy po swoim pupilku. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że wpadli moi współpracownicy bardzo dobry pomysł z tymi woreczkami, które można pobrać bezpłatnie, przyczepić do obroży, jak pies wybiega i można z nich korzystać. Tylko tak mówiąc szczerze, sami obserwujemy, jak niewiele osób sprząta po swoich psach. To jest kwestia edukacji, a też i jakiejś presji społecznej. Teraz jeśli chodzi o Kinokosmos, Kinokosmos nie było miasta. Jeśli Pan mówi, że za mojej kadencji zostało zlikwidowane, nie. Nie zostało zlikwidowane przez miasto. Miasto próbowało odkupić. Kosmos należał do spółki warszawskiej, która odsprzedała to dużo korzystniej niż miasto było w stanie za ten grunt zapłacić. Prywatna transakcja nadzorowana zresztą przez marszałka województwa mazowieckiego, bo ta spółka była chyba w nadzorze marszałka, ile sobie kojarzy, ale na pewno nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Teraz tak, i dość tak znowuż według kolejności, jak Pan zgłaszał. Terminy wykonawców przedłużają się, bo mają różne w uzasadnieniu. Tak jak na deptaku badania archeologiczne, ale również i problem usuwania zniszczonej kanalizacji deszczowej. Ja już to publicznie mówiłem wielokrotnie. Kościół Świętego Ducha stał w wodzie. Zniszczona kanalizacja deszczowa na całym deptaku w wyniku tych samochodów dostawczych, które tam mieściły, spowodowały, że trzeba było odtwarzać na nowo. Nie musimy się zgadzać co do Placu Witewskiego i deptaka. Pan ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. A tak naprawdę mieszkańcy, tłumnie uczestnicząc w różnych wydarzeniach, ale też i spacerując po placu, pokazują, że jest akceptacja społeczna dla tej modernizacji. Jeśli wybrałby się Pan, zwłaszcza w okresie gdzieś tam bliskim weekendu i zobaczył, ile rodzin tam odpoczywa, to znaczy, że jest to inwestycja, która odpowiada na potrzeby społeczne, a inwestycja, która w ponad 80% czy około 80% została sfinansowana z dotacji europejskiej. To jest, nie jest prawda, że Lublin wszystko sprzedaje. Sprzedajemy te nieruchomości, które nam są niepotrzebne i które nie planujemy wykorzystywać dla celów budowlanych, czy budowy, mówimy o budynkach użyteczności publicznej, czy też inicjatywach związanych już z tworzeniem tej przestrzeni publicznej, bo nie wszystko się zabudowuje. Znowuż, możemy się tutaj różnić, nie jest prawdą, że Lublin się betonuje, niezależnie od tego sporu, który prowadzimy czasami publicznie. Lublin jest jednym z pięciu najbardziej zielonych miast w Polsce, ale zawsze może być lepiej i chcemy, żeby było lepiej, stąd na w Zieleńce, parki, Ruszewanczek będziemy coraz więcej tych środków. Za chwilę oddamy, myślę, że w końcu września albo na początku października, największy park przy Zamiecowie. Teraz, jeżeli chodzi o sprzedaż działek i późniejsze zmiany planu przestrzennego zagospodarowania. Funkcjonuje pewien mit. Po pierwsze, bardzo często jest tak, że ci, co inwestują, czy deweloperzy, czy ktoś inny, nabywają grunty prywatne i zgłaszają wnioski do zmiany planu. Tu wszystko jest transparentne. Tu nie ma czegoś takiego, jak Pan mówi, dwa plany, jedno w szufladzie, a drugi na biurku, bo to jest opisane kodeksem karnym. Transparentność wynika z tego, że podlega to debacie publicznej. Po pierwsze, przy zmianie planu, plan jest wykładany, przyjmuje się uwagi podczas prac komisji, potem głosowania na Radzie. Proszę pamiętać, że plan jest tym dokumentem, który jest wielokrotnie publicznie wykładany i dyskutowany. I teraz, tak jak było ostatnio, Rada Miasta przyjęła kilka planów, planów, takich punktowych zmian na wniosek mieszkańców. I teraz znowuż, to podlega po prostu zwykłej analizie zasadności przystąpienia do zmiany planu. Jeśli Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna, jeśli Komisja Rady nie i w trakcie tej publicznej dyskusji ci, którzy są potencjalną stroną, nie wnoszą zastrzeżeń, to ta zmiana jest uchwalana. I to dotyczy zarówno przysłowiowego Kowalskiego, jak i jakiegoś inwestora, który budownictwo wielorodzinne chce tam lokalizować. Jeśli chodzi o remonty dróg i ulic, to może tylko jedna uwaga. Ta likwidacja dróg gruntowych.
Jest w tej chwili przyjęta formuła taka, że indestrukcyjnym asfaltem pokrywa się to, co jest daną drogą. Ma pan rację w jednym, że jeśli się pójdzie trochę dalej i w tych wąskich uliczkach popatrzy, to problemem jest, że nie jesteśmy w stanie w sensie inwestycji wykreować tam niezbędne opisane prawem szerokość pasa drogowego. Zwłaszcza, że coraz potrzebny jest chodnik, a teraz obowiązkowo ścieżki rowerowe. W związku z powyższym przyjęliśmy w ubiegłym roku, że będziemy pokrywali to destruktem i jeśli jest możliwość, to w takim niewymiarowym, bym powiedział, kształcie pokrywali asfaltem. Bo w niektórych uliczkach jest kamień, czy są wzmocnienia, które pozwalają pokryć asfaltem. Natomiast nie będzie to ulica ze względów na nieodpowiadanie tych technicznych warunkom budowy ulic. Ale taka była zabudowa w minionym okresie. Ja bym chciał jeszcze na zakończenie, bo akurat dobrze, że się pan tak powiedział, bo mamy możliwość takiego dobitnego powiedzenia. Wszystko, co się dzieje w urzędzie, wydatki publiczne są jawne i transparentne. Możecie państwo za każdym razem śledzić historię tego wydatku od wprowadzenia do budżetu przez przetargi na realizację, aż po rozliczenie. I z drugiej strony wszystko, co się wiąże z dokumentami takimi jak plan przestrzennego zagospodarowania czy studium uwarunkowań, to również ta transparentność i jawność pozwala wyartykułować wszystkie możliwe interesy. Są plany, które wykładane są kilkakrotnie, ponieważ trzeba wyczerpać jak gdyby formułę dyskusji, konsultacji, a zawsze i tak jeszcze droga sądowa zostaje do zaskarżania, jeśli ktoś uważa, że jego interes prawny jest naruszony. I też nie jest tak, żeby to też była jasność, że w każdym przypadku ta zmiana jest wprowadzana do debaty, ponieważ Wydział Planowania często zarówno inwestorom, jak i osobom prywatnym odmawia takiej możliwości. Przykładem chociażby odzyskany grunt, który jest częścią ogrodów działkowych i teren zielony na jednym z osiedli, gdzie oczywiście właściciel, mając prawo już do tego gruntu, bo wygrał w postępowaniu sądowym, wystąpił o zmianę na budownictwo wielorodzinne, potem jednorodzinne. Nie wszczęliśmy tego postępowania, uważając, że jest to i powinien pozostać teren zielony. Każdorazowo w takich sprawach jest podejmowana dyskusja łącznie z Komisją Architektoniczną Urbanistyczną. Szanowni Państwo, chyba jako podsumowanie, tak jak Państwo się zgłaszać do ostatniego pytania. Dobrze, to ja tak potraktowałam Państwa. No mogę jeszcze podsumować na chwilę. Zapytanie do prezydenta. Krystyna Kuba. Jestem również kierownikiem Mam pytanie do pana prezydenta, zresztą wiemy, o co chodzi. Są takie pogłoski, że nie tylko do naszej dzielnicy, że tak Bernowica będzie na likwidacji. Absolutnie to nie jest prawda, mamy potwierdzenie pana prezydenta i bardzo bym prosiła o zdementowanie takich pogłosek. Tyle, dziękuję. Oczywiście, że dementuję. Proszę Państwa, kilka lat temu zmieniliśmy sposób zawierania umów z targowiskami czy z przedsiębiorcami, którzy dzierżawią. One są bezterminowe właśnie po to między innymi, żeby pozyskiwać kredyty na modernizację. Wszystkie targowiska mają umocowanie w umowach w sposób trwały i coś, co może jedynie rozwiązać te umowy, to jest realizacja celu publicznego. Czyli gdybyśmy przewidywali dla przykładu budowę szkoły. Nie mamy takich planów, nie realizujemy takich planów. Targowisko czy targ przy Bronowicach, na Bronowicach jest niezagrożone. Ale to samo niedawno mieliśmy przed wakacjami z plotką dotyczącą likwidacji ogrodów działkowych. No nie ma nic bardziej niemądrego, natomiast to, co tak naprawdę mnie oburzyło, to to, że wykorzystano starsze osoby, które bały się o ten swój dorobek życia, a wykorzystano właśnie w takim trochę niecnym celu walki politycznej ze mną. Nie wolno tego robić. Jeśli ktoś ma wątpliwości, sprawa jest prosta. W każdej chwili możemy się wypowiedzieć publicznie, dementując czy potwierdzając jakieś możliwości innych działań. Tu konkretnie zaprzeczam, nie było, nie ma i nie będzie takich zamiarów likwidacji. Panie Przewodniczący, się nie znamy odpowiedzi.
że jest zamknięty i prosta na praktyczną końcówkę Łabędzia. A z Łabędzią to już sobie zapisałem do sprawdzę w Zarządzie Dróg i Mostów, natomiast w tym pierwszym przypadku wystąpię do pana dyrektora Gawryszczaka, bo nie znam tego powodów, dla którego on zamknął. To jest teren, którym zarządza OHP. Nowy dyrektor, jeśli to zrobi, będzie się tłumaczył. Nie mam pojęcia dlaczego. Takie wystąpienie będzie. I ostatnie pytanie. Marian Ignacik, przewodniczący zarządu dzielnicy Prądowice. Nie chciałbym zabierać głosu, bo bohaterami jest pan prezydent i radni, kandydatka na radnego, ale ponieważ zostałem wywołany, to dobrze, chciałem powiedzieć to trzy zdania. Pierwsze zdanie, jeżeli chodzi o ławeczki. Jestem również fanem ławeczek na naszej dzielnicy. Niestety, jeżeli państwo zbiorą połowę i jeden głos ze swego bloku, postawimy ławeczkę przed pan prezydent Deszczowiec. Natomiast każdy chce ławeczkę tylko u sąsiada i u siebie. I to jest problem. Drugie zdanie. Panie prezydencie, może to dziwnie wyszło, ale z deweloperem dzisiaj praktycznie załatwiłem, że mam taką obietnicę, że tutaj będzie kilka urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu i również przed zimową jesień ma w najbliższym czasie stanąć też kilka urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu i ławki. To jest tak pozytywne. Natomiast właśnie plac zabaw przy ulicy Jastrzębiej właśnie od jutra zaczyna się stać, do końca tygodnia też będzie. Taką mamy obietnicę od wykonawcy. I trzecie zdanie, prośba. Panie prezydencie, prosiłbym o podniesienie rezerwy celowej na razie chociaż do 1/10 tysięcznej budżetu, czyli do 1/10 promila. To taka obietnica kiedyś była. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W ostatniej kwestii tylko powiem, ponieważ to nie jest może inaczej. Nie to, że nie jest proste, bo oczywiście można to zrobić, tylko myśmy na wiosnę z Piotrem Wołosiem, dyrektorem odpowiedzialnym za partycypację społeczną, uzgodnili inną formułę. Mianowicie przygotowanie w ramach budżetu obywatelskiego i to będzie konsultowane z wami, bo to w tej chwili... Ja mówię o rezerwie celowej. A nie, ale ja mówię teraz o tym, żeby rezerwę celową, taką jaką tam powiedzmy w budżecie na przyszły rok uzgodnimy i przeznaczymy dla was, uzupełnić częścią budżetu obywatelskiego do wyłącznej dyspozycji mieszkańców danej dzielnicy. To jest dyskusja, którą prowadzimy od ubiegłego roku z radami dzielnic, które podkreślają potrzebę zagwarantowania w każdej dzielnicy realizowanych zadań. Oczywiście w drodze głosowania przez mieszkańców. Chodzi tylko o to, żeby była pewność, że tak w tej dzielnicy te zadania będą realizowane. I tutaj stosowna propozycja do was niedługo od dyrektora Horosia przyjdzie. Będziemy to konsultowali z wami co do kwoty i co do zasad. Więc tak naprawdę do dyspozycji dzielnic będzie zdecydowanie więcej tych środków. Natomiast co do rezerwy będziemy przy projekcie budżetu rozmawiali z wami w sprawie. Szanowni Państwo, i tym pozytywnym akcentem kończymy nasze pierwsze spotkanie dzielnicowe. Kończymy spotkanie, o którym otworzyliśmy na Bronowicach właśnie cykl spotkań z panem prezydentem. Dziękujemy za Państwa obecność, dziękujemy za aktywność. Zachęcamy Państwa do aktywności też na innych spotkaniach, do zachęcania rodzin, znajomych do spotkania z panem prezydentem, a także kandydatami. Bardzo dziękujemy, jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy na kolejne spotkania. Bardzo dziękuję. Ale myślę, że to jest
Randapem polewają, bo im się nie chce. Wszystkie, to nie tylko, ale wszystkie żywopłoty ma pan ogołoczone od dołu. A rośliny, bo wygodnie facetowi o tak robi, rośliny... Pani z kolejarza, pani zajmuje się w pokusie, ale już jest. Bo im się nie chce, wie pan, dostaje facet za ścinanie. I on chcąc mieć, ścina przy okazji wszystkie krzewy na taką osobność. I te krzewy zamierają, jedynego placu, bo tam tych drzew, tych budżet ogromnych i tak dalej. To wie pan, więc wie pan, ja znam przynajmniej inteligencję, która tu jest dosyć dużej, bardzo dużej mniejszości na tych dzielnicy. To ja bardzo dziękuję. Wie pan dlaczego nie chciał, to właśnie dlatego. Przepraszam bardzo, bo ja Ja wtedy jeszcze nie wiem.
No tak, chwilę, że dzisiaj Thank you.
prawda jest taka, że to jeszcze sprzętu, zostawił, nagrywa się, nie? Brak profesjonalizmu. Ty co są w grupie, na Facebooku i raz na jakiś czas podstawują posty, czy wydaje, że są w ruchach mieszkań, gdzie działają. Nie śmiał, można mówić, że jest wystawiacie listy. Nie, nie da się.
Na razie, trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć. Panoramę. Nie, to jest.